z Nowickim po drodze. Zaprasza Łukasz Nowicki. W podcaście z Nowickim po drodze. Kamperem zabieram dziś Państwa w podróż po świecie islamu. Mój gość Marcin Margielewski wiele zobaczył i wiele tam przeżył. Zdradzi na przykład, co groziło mu za wypicie Coca-Coli w Arabii Saudyjskiej na ulicy w czasie Ramadanu i jak działa policja obyczajowa. Opowie o bliskowschodnich inwestycjach, czy warto kupić mieszkanie nad Zatoką Perską. Na jakich zasadach funkcjonują banki w tamtej części świata. Zastanowimy się, dlaczego dubajskie budynki są takie wysokie, choć akurat miejsca tam nie brakuje. I po co Dubajczycy, którzy mieszkają na pustyni, importują piasek. Porozmawiamy o prawach i ograniczeniach muzułmańskich kobiet, o tragedii kobiet w Iranie. Jestem przekonany, że nieoczywiste spostrzeżenia Marcina o tyglu arabsko-muzułmańskiego świata rzucą nowe światło na wiele spraw. Zapraszam, Łukasz Nowicki. Kochani moi, przede mną na warszawskim Grochowie, jak sam mówi, w miejscu, w którym usypia pendolino. Brzmi niezwykle romantycznie, ale to jest ten wspaniały pociąg rodem z Włoch, ze słonecznej Italii, który przyspieszył i atrakcyjnił nasze podróże z Trójmiasta do Krakowa, czy z Krakowa do Warszawy. A ze mną ten, który podróżuje w znacznie dalsze zakątki świata, Marcin Margielewski. Dzień dobry. Marcin Margielewski, niezwykle płodny twórca. Ile książek w zeszłym roku? Wyszło cztery. Cztery. No dobrze, to jak się pisze cztery książki w ciągu roku? To jest jedna na trzy miesiące. Ile stron mają książki? Wiesz co, to jest... Książki mają około 300-350 stron. Okej, to oznacza 100 stron na miesiąc, to oznacza 30 stron dziennie. Jak to zrobię? Tego się nie da w ten sposób przeliczyć. To są... Ja patrzę na to jako na historię i na tematy do zrealizowania, wiesz, po dziennikarsku. Dziennikarze realizują dużo więcej tematów w ciągu roku niż ja w swoich książkach. W związku z czym, tak na dobrą sprawę, ja nie czuję tego, żeby to był wyczyn jakiś taki wielki. Czyli nie konkurujesz z Remigiuszem Mrozem? Nie konkuruję. Nie. I tak na dobrą sprawę jestem osobą, która może zapewnić i jakby potwierdzić ich teorię, ich tezę, że można pisać dużo książek, tak dużo jak oni, samemu. Bo... W tym nie ma nic złego, jeśli książki są dobre. Ja czytałem twoje trzy książki i one, to są te książki, to troszeczkę jak z serialami. Oczywiście to nie świadczy o ich wybitności, natomiast jest tak, są takie seriale. Mhm. Miałem tak z 24 godzinami, czy z Czarną listą. Jak zacząłem, to nie mogłem kończyć. I o 6 rano włączałem siódmy odcinek. Olga mówiła: Łukasz, za godzinę dzieciaki trzeba odwieźć do przedszkola. Ja mówię: błagam, jeszcze jeden. Troszkę tak jest z twoimi książkami, pożera się je. W związku z tym, wiesz, to nie jest Dostojewski, to nie jest Czechow i też nie masz takich ambicji, żeby być Lwem Tolstojem. Ale to nie ma nic złego w tym, że się pisze dużo. Bardziej zapytałem dlatego, że po prostu fascynuje mnie, bo ja mam problem ze zrealizowaniem jednego podcastu na dwa tygodnie, rozumiesz? Mm-hmm. Więc jak ty znajdujesz czas, ale teraz mówisz, że to jest normalne dla dziennikarzy. Pewien rodzaj rytmu, w który wpadasz. Okay. Ponieważ do każdej książki potrzebuję bohaterów, ci bohaterowie trochę stoją w kolejce i czekają na swoją kolej. Ja trochę żyję w takim strachu, że mi znikną. Że może pójdą do kogoś innego, że może zrezygnują. Zważywszy na to, że są też żyją w niebezpiecznych miejscach, to może też po prostu ich zabraknąć z innych niestety powodów. Dokładnie tak. Są bardzo, bardzo różne sytuacje. I każda książka ma trochę inną historię i trochę inny powód. Niektóre z tych książek same przyszły do mnie, bo bohaterowie się zgłosili albo zostali zgłoszeni. Są takie, które zaczęły się od tematu i to ja szukałem bohatera. A są książki, które zaczynają się od bohatera? Są? Tak, tak. Okay. Zaczynają się w zasadzie większość moich książek. Konkretnie od konkretnego bohatera, bądź bohaterki. Tak, dokładnie tak. Więc ja trochę żyję w takim strachu, że ja nie zdążę ich opisać. Nie dlatego, że nie zdążę, bo się gdzieś wybieram, tylko nie zdążę, bo oni się gdzieś wybiorą. Więc to siłą rzeczy po prostu napędza to tempo. A druga rzecz jest taka, że ja po prostu żyję w takich dwóch fazach. To znaczy... Panie Marcinie, kiedy będzie nowa książka? Potem wychodzi nowa książka i jest, już przeczytałam, kiedy będzie następna książka. I ja bardzo dużo koresponduję z moimi czytelnikami, czytelniczkami, więc cały czas jest tak, że jesteśmy zawsze przed
i zaraz po nowej książce czekamy na następną. Więc trochę ich przyzwyczaiłem do tego, że to jest trochę taki serial, który... stałeś się troszkę niewolnikiem własnego sukcesu. Nie nazwałbym tego... Ja piszę teraz książkę, epilog do mojej serii o niewolnikach i to nie ma nic wspólnego z niewolnictwem, broń Boże. Wiesz, bo to jest też słowo używane, tak, rzeczywiście troszkę na wyrost. Nadużywane zdecydowanie, oczywiście nie ma nic wspólnego z tym prawdziwym niewolnictwem. Tak. Mam na myśli pewien rodzaj uzależnienia. To tak. Uzależniłeś swoich odbiorców od siebie. A ja się uzależniłem od nich. Czyli nauk. To lepsze? Tak, myślę, że to jest... nałogi lubimy. Takie zwłaszcza. A ten jest bardzo zdrowy, poza pewnie niezbyt dobrą stroną dla kręgosłupa, w sensie jakby poza tym, że to nie działa dobrze na kręgosłup, bo muszę jednak dosyć sporo siedzieć, to cała reszta jest całkiem zdrowa. Marcin, dobrze, dlaczego Bliski Wschód? Dlaczego tam ten rejon świata? Bo przecież mogłaby być pierwsze skojarzenie moje, Kolumbia na przykład. Kolorowo, dżungla, hipopotamy sprowadzone przez Escobara. Mógłby być Meksyk, niebezpieczny, ale też kolorowy, ale ciepły, taki szalony, taki zielony, ciemnozielony. A tam jest tak jakby troszkę mniej przystępnie i mniej oczywiście. To mniej oczywiste miejsce do tego, żeby stało się jednoznacznym kierunkiem, który się obrało właściwie może nie na całe życie, ale na dużą jego część. Wiesz co, ja myślę, że nie, ja bym na przykład, gdybym wybierał, nie poszedłbym w kierunku Kolumbii, bardziej Tajlandia, Japonia, no to czemu Korea. Nie? O, zgadzam się, czemu nie Azja? Ta dalsza Azja. Ponieważ los mnie rzucił na Bliski Wschód. I to jest trochę tak, że marzyłem od dawna, żeby pisać książki. Naprawdę, jeszcze jako nastolatek. Popełniłem nawet trzy, które nigdy nie wyszły. Ale są w szufladzie? W szufladzie są takie, w szufladzie powiedzmy wirtualnej już teraz, ale są. Natomiast one pewnie nigdy nie wyjdą i nigdy ich nie wydam. I w momencie, kiedy ja już się pożegnałem z pomysłem pisania książek, to znaczy myślałem, że to się już po prostu nie wydarzy. Zająłem się zupełnie, odszedłem od dziennikarstwa, zająłem się zupełnie inną dziedziną, która rzuciła mnie najpierw do Londynu, a później właśnie na Bliski Wschód. Okazało się, że... mieszkałeś na Bliskim Wschodzie. Tak, przez 10 lat. A co tam robiłeś? Pracowałem dla pewnej sieciówki ubraniowej, odzieżowej. Dbałem o ich wizerunek. Wygląd sklepów, które były otwierane. Ale to było związane ze strojami takimi muzułmańskimi, które znamy? Nie, to jest normalnie europejska sieciówka, natomiast ja musiałem adaptować zdecydowanie sklepy pod tamtejsze warunki, bo na przykład w Arabii Saudyjskiej musieliśmy mieć zapikslowane twarze modelek, wiesz, dostajesz z centrali plakaty ze znaną modelką światową w ciuchach tej marki, a musisz jej zapikslować wszyscy. Ale bieliznę też można reklamować? To jest w ogóle... absolutnie nierealne. Absolutnie realne. Realne? Tak. To jest w ogóle, to jest największa hipokryzja i w ogóle o samych ciuchach i samych sklepach tam można by było mówić bardzo, bardzo dużo, bo firma, która posiada franczyzę tej marki odzieżowej, dla której ja pracowałem, ma też inną, która słynie z bielizny i to takiej bardzo, bardzo skąpej i sprzedaje ją w gigantycznych ilościach w Arabii Saudyjskiej. Problem jest taki, że tam zależy naprawdę na kogo trafisz, bo ja na przykład otwierając sklep w Dżedzie miałem taką sytuację, że nie dojechały mi manekiny, które były niezbędne, ponieważ jakiś pan zdecydował, że trzeba im obciąć piersi na lotnisku i te manekiny zostały po prostu zniszczone. W tym samym centrum handlowym, tuż obok, w sklepie obok, stało kilkanaście manekinów z piersiami ubranych w bieliznę i nikomu to nie przeszkadzało. Więc wszystko jest uznaniowe? To jest totalnie uznaniowe, to jest po prostu zależy od tego, kto się na co obrazi. I niestety to tak trochę jest. No, ja nie chcę tutaj dotykać, wiesz, tematu uczuć religijnych, ale to jest trochę tak, że są ludzie, którzy... Ale w Polsce też tak jest. No właśnie, wiesz, też tak jest. Bardzo łatwo jest dotknąć uczucia religijne w danym rejonie czyjeś, a w innym zupełnie nie zrobi to ani wrażenia. I ta sama rzecz potrafi jednego obrazić, a innego nie, bo ma inne podejście, inną wrażliwość. Tak, ale obcięcie piersi rzeczywiście mogło, no raczej się nie wydarzy w Polsce. Jest to absolutnie bardziej radykalne. No to jest absolutnie radykalne. Ja nie chcę tutaj porównywać, chcę tylko powiedzieć, że jest jakiś mechanizm, który faktycznie rządzi tym dziwnym podejściem, różnym podejściem do takich zasad religijnych. A powiedz, w jakich krajach mieszkałeś? Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie, konkretnie Dubaj i Kuwejt. Kuwejt kojarzący się jednoznacznie z 91 rokiem, Emirat niewielki, ale bardzo, bardzo zamożny. O Arabii Saudyjskiej mówi się
mówi się więcej, no a Dubaj, no to jest właściwie mekka turystyczna, można powiedzieć. Arabia Saudyjska bardzo, bardzo mocno próbuje konkurować z Dubajem. Następca tronu. Do Arabii przejdziemy. Dobra, to będziemy... Czyli tam trafiłeś ze względu na pracę? No dobrze, ale poczekaj. No ja pracowałem w Londynie, w przeprowadzkach, w Paryżu, w restauracji, no ale nie postanowiłem zajmować się kulturą Francji, ani kulturą Anglii. A tym bardziej tych dwóch krajów, bo one się nie lubią. Ale dlaczego jakby twoje serce, twój umysł, twoja wrażliwość pozostała właśnie tam? Nie mam zielonego pojęcia, jak to się wydarzyło, że to po prostu zostało w mojej głowie, jednak myślę, że już na zawsze, bo Londyn to też jest część mojej historii i Londyn po prostu najzwyczajniej w świecie tylko lubię, a jako jedno z wielu miejsc na świecie. Natomiast Bliski Wschód po prostu mnie pochłonął. Być może też dlatego, że to jest bardzo specyficzne miejsce. To jest, Dubaj jest miejscem, gdzie wszyscy są przyjezdni, wszyscy są, miejscowych jest tam bardzo mało, to znaczy to jest 10-15% różne statystyki podają, najwięcej jest Hindusów tam, no ale w ogóle ta cała społeczność Dubaju jest bardzo dziwna, jak na większość krajów, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, bo jednak w Polsce Polacy są większością i to lubimy. Tam wszyscy lgną do siebie zupełnie inaczej. Ja pamiętam, jak Facebook zaczynał być bardzo, bardzo ważnym medium i była tam taka sytuacja, że jak ktoś się zapisał na wydarzenie w jakimś klubie, to byłeś stuprocentowo pewien, że on tam przyjdzie. To nie było coś takiego, że wiesz, polubiłem, żeby ludzie zobaczyli, że jestem zainteresowany albo trochę się posnobuję na jakiś klub. Ci ludzie tam faktycznie tam przychodzili do tego stopnia. Było to wiarygodne, że kluby po prostu najzwyczajniej w świecie listę gości kreowały na podstawie ludzi, którzy zapisali się na Facebooku. I prawie jeden do jednego to się wszystko potem zgadzało. Dokładnie tak. Mhm. Co pokazuje, jak bardzo ci ludzie są tam zżyci zupełnie inaczej funkcjonują. I to mnie zawsze bardzo ujmowało, bo tam naprawdę zbudowałem dosyć sporo przyjaźni. My do dzisiaj z moimi przyjaciółmi z Dubaju spotykamy się najczęściej w Europie. Robimy sobie zjazdy, ale to są takie znajomości i przyjaźnie, które przetrwały lata. Słuchaj, dobrze, to chciałem inaczej, bo generalnie w ogóle oczywiście dzisiaj chcę cię naciągnąć na rozmowę o twojej ostatniej książce, ale w ogóle o sytuacji kobiet w świecie islamu. Bardzo dużo o tym piszesz, dużo o tym wiesz i myślę, że możesz rozświetlić nie jeden umysł, bo myślę, że wielu naszych przyjaciół, znajomych tak naprawdę do końca nie jest w stanie zrozumieć pewnych zakazów, nakazów, pewnych tradycji, pewnego sposobu myślenia, który obowiązuje w tamtej części świata i który jest jednoznacznie krytykowany przez nasz świat zachodni, być może często niesłusznie. Ale zacząłeś od Dubaju, to ja tak króciutko, pół zdania na temat Dubaju. Ja spędziłem w Dubaju raptem 10 dni i no, zachwycił mnie stok narciarski w centrum handlowym, Burj Khalifa, no takie proste rzeczy. Mieszkałem za pół darmo w takim pięknym hotelu Atlantis de Palm. Piotr, byłem na jego otwarciu. Byłeś na otwarciu. Mój synek tam szalał w akwaparku, oglądał ryby, bo są wszędzie akwaria w tym hotelu. Było dużo Chińczyków, się okazał to chiński Nowy Rok, to styczeń. W każdym razie, dlaczego o tym mówię? Generalnie dlaczego zawiódł mnie Dubaj? Po pierwsze, nie widziałem Dubajczyków, to jest to, co już wytłumaczyłeś i powiedziałeś. Miałem do czynienia z Hindusami, Lankijczykami, chyba Nepalczykami, też generalnie taksówkarzami. Miałem poczucie, że tam prawie nic nie jest prawdziwe, że nawet jajko jest importowane, że wszystkie dania podawane w restauracji, że piasek, po którym spacerujesz, to wszystko jest wykreowane i stworzone. Naprawdę, tak jak lubię w dalekiej Azji, w Kambodży, w Tajlandii, w Wietnamie, lubię historię, miałem problem z brakiem tejże, poza malutką Medyną, tam. Czy to tylko złudzenie, czy rzeczywiście każde źdźbło, które tam rośnie, trawy, jest wykreowane przez człowieka? To jest bardzo prawdziwe wrażenie i że czepię się piasku, który nam się bardzo kojarzy z tym regionem. Dubaj jest piątym na świecie importerem piasku. Nawet piasek kupują, ponieważ ich piasek nie nadaje się do budowy, ma za dużo soli w sobie. W związku z czym wszystkie budynki, które tam powstają, wydawałoby się, że piasku im akurat nie brakuje. Wody są i budowane, piasku, tak? Tak, są budowane z piasku, który jest importowany. A mają kury? Chyba w Dubaju raczej te farmy Czyli nie Czyli te jajka istnieją. Są importowane tak, z Chin, myślę, to, z Chin, tak? To raczej są... A sałaty, a marchew, a selerek? Dubaj się w ogóle w takie rzeczy nie bawi. To jest tak, że są na przykład trochę biedniejsze emiraty, jak Al Ain czy Fujairah, które mają farmy, ale to jest naprawdę kropla w morzu potrzeb, więc oni większość rzeczy importują, tak na dobrą sprawę. Czyli to poczucie, że jestem w Dubaju, którego tak naprawdę nie ma, który jest trochę wirtualny, to
nie było zupełnie... Oni też mają, wiesz, oni mają też to poczucie takie, że i to jest w bardzo wielu krajach, które... Jest taka cecha wspólna krajów, które próbowały zbudować imponujące mocarstwa, że mimo dumy narodowej starają się budować ją na rzeczach, które są imponujące z zagranicy. To znaczy, oni wolą jajka z zagranicy, oni wolą rzeczy z zagranicy, oni wolą projektantów z zagranicy, bo to jest po prostu coś, co ich buduje. Wspomnieliśmy o Iranie i pewnie będziemy o nim rozmawiać, ale dokładnie na przykład w taki sam sposób szach przed rewolucją o szachu irańską, też będę cię pytał o szachę. Budował też pozycję Iranu w taki sposób, że on po prostu on był absolutnie fanatykiem Francji i on wszystko sprowadzał z Francji. Ale jajka mieli irańskie. No wiesz, znaczy nie, no bo nie, ja wiem, że to nieprzyjazna Ziemia, nie? Bo chodzi mi o to, że człowiek, no planeta Matka Ziemia wygląda jak wygląda, tak? Ma swoje wilgotne rejony, suche i w miejscu absolutnie nadającym się do życia, albo w stopniu umiarkowanym nadającym się do życia, tworzy coś na podobieństwo zupełnie innych rejonów świata. Znaczy oni stworzyli, wiesz, taką mega nowoczesną oazę, która... Oazę, dobre określenie. Tak, to im się wszystko spina. Natomiast jakbyś spojrzał na to z naprawdę takim dużym rozsądkiem, to jaki jest sens budowania gigantycznych budynków wzwyż, dobudowywania wysp, kiedy się ma takie połacie ziemi? Przecież jak jeździsz po Dubaju, to widzisz, że pomiędzy tymi skupiskami pięknych budynków, są połacie totalnie niezagospodarowanej ziemi, pustyni, że jak z jednej strony wyglądasz z okna hotelowego, to masz przepiękne miasto, a z drugiej strony masz baraki albo nie masz nic. Bo często tak jest w Dubaju, tam naprawdę jest jeszcze mnóstwo miejsca do zabudowania, a oni budują wzwyż. To jest domena takich miejsc, w których nie ma faktycznie miejsca do budowania. Przepraszam, kompleksy? Prawda? No ja bym to tak nazwał. No. Kompleksy? Tak, tak. Czyli ta gigantomania to jest ten kompleks, tak? No absolutnie, mamy... jest trochę tak, to się w ogóle od tego zaczęło, bo w 78 roku szejk Zaid zbudował World Trade Center w Dubaju i ten budynek miał 15 pięter. World Trade Center w Nowym Jorku już wtedy stał oczywiście, no i wszyscy się bardzo śmiali z tego. I to była ewidentnie duża zadra. Okej, zapamiętam to. To był pierwszy wieżowiec w Dubaju. Jeden, jedyny w ogóle. Jeszcze można znaleźć w internecie takie miejsce, takie zdjęcia, gdzie jest droga i jest jeden wieżowiec. I to jest właśnie ten budynek. Oni byli nieprawdopodobnie z tego dumni, no ale cały świat to wyśmiał. I wtedy powstała w ogóle wizja. Idea tych wysokościowców. Tak. Powiedziałeś droga, jedna droga z Nowickim po drodze. Ja też mam takie skojarzenia. Ja w ogóle lubię drogę, lubię chodzić, uwielbiam, mimo że jesteśmy w kamperze. Tego mi też brakowało w Dubaju. Wychodzę z centrum handlowego, nie mogę znaleźć chodnika. Tak. Abu Dhabi to jest miejsce, w którym można pochodzić. Dubaju absolutnie Ale to było wręcz peszące, wiesz, ja naprawdę chciałem gdzieś dojść. Tak. Nie miałem takiej możliwości. Stało tam się chodzi po centrach handlowych. Okay, i to jest trochę inne chodzenie po centrach handlowych niż u nas, bo my chodzimy po centrach handlowych, jak chcemy zrobić zakupy. Oni chodzą po centrach handlowych, jak chcą pochodzić. Nawet w Dubaju jest taki program Mall Walkers, który skupia ludzi, którzy chodzą po centrach handlowych po to, żeby po nich chodzić. Czy to są spacery, to są tereny spacerowe tak naprawdę. No ale mają też parki, prawda? No to... Mają parki, aczkolwiek one nie są tak popularne w samym Dubaju, bo problem jest taki, że do parku jednak chciałbyś dojść, a Dubaj nie jest jakby stworzony dla ludzi, którzy chodzą. To jest po prostu totalnie samochodowe miasto. Dlatego ja zawsze, jeśli miałbym wrócić do Emiratów, to na pewno byłoby to Abu Dhabi. Ja zawsze bardzo lubię Abu Dhabi. Tam nie byłem. Byłem dwa tygodnie temu w Doha, ale to już za sekundeczkę tak. Katar. To 3-4 rzeczy, które byś powiedział, o których byś chciał powiedzieć takie na koniec tego dubajskiego wątku, takie naprawdę turbo na tak. Ludzie? Ludzie zdecydowanie. To jest świetna przygoda, tylko że przygoda z takim terminem przydatności do spożycia. To znaczy jest, i to widzę wśród wszystkich moich znajomych, że jest taki moment, w którym dość i nigdy więcej. Okej. Okay. Natomiast jest to bardzo, pod tym względem naprawdę bardzo polecam, bo nie ma chyba takiego miejsca, albo jest niewiele takich miejsc, gdzie można poznać naprawdę cały świat. I to jest właśnie tak, Dubaj. Może Nowy Jork jeszcze, no parę. Nie tak, aczkolwiek w Nowym Jorku nikt tak do siebie nie lgnie jak w Dubaju. I to jest właśnie ta przewaga, że jednak mimo wszystko miasta takie jak Londyn, Nowy Jork, Paryż, to są miasta, w których ludzie są zewsząd, ale sami sobie.
w Dubaju lgną do siebie nieprawdopodobnie. To, co jest rzeczą, którą ja staram się zawsze powtarzać, że Bliski Wschód nie jest monolitem, a Dubaj jest idealnym przykładem na to, że na przykład jeśli chodzi o prawa kobiet, o których będziemy pewnie jeszcze mówić. Zaraz do tego przejdziemy. Dokładnie. To jest miasto, które zaprzecza wszelkim stereotypom, bo kobiety mają tam często dużo lepiej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Bo na przykład my nie moglibyśmy sobie pójść, jakbyśmy chcieli pójść na piwo do jakiegoś klubu, to nie moglibyśmy tego zrobić tak od. A kobiety mogą. Kobiety są puszczane do klubów same, a mężczyźni nie. Mężczyźni muszą mieć partnerkę. I to jest dosyć spore zaskoczenie. Dlaczego tak jest? Ponieważ oni twierdzą, że to w ogóle promuje prostytucję. Co mnie trochę dziwi, ponieważ ja wiem, że kobiety, które wpuszczają, są prostytutkami. I to jest najdziwniejsze tłumaczenie, jakie słyszałem. Ale okay. To podobno jest po prostu niemoralne, żeby mężczyźni sami wchodzili. A czego się nie wolno mężczyznom, a co wolno kobietom? Na przykład to jest dosyć istotna rzecz, jak się mieszka w tak słonecznym miejscu. Przyciemnione szyby. Kobiety mogą mieć przyciemnione szyby w samochodach, a mężczyźni nie. A mogę powiedzieć, dlaczego mężczyźni nie mogą mieć przyciemnionych? Kwestie bezpieczeństwa? Kwestie bezpieczeństwa, natomiast kobiety dlatego, że mogą się poczuć, mogą, jeśli na przykład są tradycjonalistkami i chciałyby zdjąć niqab, mogą to zrobić bez problemu, żaden mężczyzna im tam nie zajrze. Okay. Więc dla kobiet okay. Kobietom się to na to zezwala, natomiast mężczyznom nie. Jest jeszcze kilka takich rzeczy, takich dosyć prostych, ale chociażby... A wiesz, że mieliśmy rozmawiać odwrotnie. Ja mam masę pytań związanych z czego nie wolno kobietom. Psuje ci wszystko. Ale bardzo dobrze, fantastycznie. Teraz to się zaczyna dokładnie odwrotnie. Czego nie wolno mężczyznom? Ale Dubaj jest wyjątkiem. No wiesz, no też przejdziemy. Ja bardzo dobrze tak naprawdę, jeżeli chodzi o kulturę islamu i tam rejon świata, dobrze znam Turcję, w której byłem kilkanaście razy. Naprawdę dobrze znam Turcję. I zawodowo, i pracowałem, i wspinałem się na Ararat. Więc znam wszystkie rejony Turcji, prawie, no nie znam wybrzeża Morza Czarnego, natomiast centralną, wschodnią, południową znam. Sama Turcja różni się, regiony różnią się w sposób radykalny między sobą, więc zakładam, że Dubaj też się bardzo różni choćby od Kataru, czy od pozostałych Emiratów Arabskich. Czy jest jeszcze coś takiego, jakaś taka perełeczka, której nie wolno mężczyznom? No są takie momenty i miejsca, to znaczy pamiętam, że wtorki, ale nie wiem, czy nadal wtorki były tylko i wyłącznie dla kobiet na plażach miejskich. No są wagony w Iranie tylko dla kobiet w metrze, a to wcale nie świadczy o jakichś ich prawach, wręcz przeciwnie. Ale akurat w Emiratach tak. Tak? Ale w Emiratach tak, ponieważ one są po prostu tam priorytetyzowane, one są, to jest po prostu taki ukłon w kierunku kobiet. Ale wtedy te wtorki, one mogą się kąpać w kostiumach kąpielowych klasy europejskich? One mogą się tak się tak kąpać. Jeśli Emiratka zdecyduje, że tak chce się pokazywać światu, to nie ma w tym najmniejszego problemu. To jest jej decyzja w Emiratach. W Emiratach? Tak. W każdym Emiracie? W każdym Emiracie poza Szardżą. Szardża to jest taki Emirat, który jest najbardziej zbliżony do wahabickiej Arabii Saudyjskiej. Zbliżamy się do Arabii. Tak. Dokładnie. I to jest Emirat, który najczęściej tam można wpaść w kłopoty. A zresztą oczywiście jest też pełen hipokrytów, którzy wykorzystują różne sytuacje. Jest dosyć zabawna historia, którą przeżywa wielu ekspatów mieszkających w Dubaju dosyć dłużej. Jeśli chcą sobie kupić alkohol, tam trzeba mieć licencję. Mi się w Doha nie udało. No właśnie. Nawet w hotelu nie było alkoholu. Katar jest drugim pod względem takiego konserwatyzmu największym, najgorszym, najbardziej restrykcyjnym miejscem w Zatoce Perskiej. Natomiast jest taka opcja, że można sobie pojechać z Dubaju chociaż w hipermarkecie nie można kupić alkoholu, to jest hipermarket z alkoholem, jakich nie znajdziesz absolutnie w Europie, w Adżmanie, to jest jeden z Emiratów. Żeby dojechać z Dubaju do Adżmanu, trzeba przejechać przez Szardżę. I o tym wiedzą doskonale policjanci z Szardży, którzy chcą na przykład sobie zdobyć alkohol po kryjomu i zatrzymują Europejczyków, Amerykanów, Australijczyków, bo wiedzą doskonale, że jeśli wracają z Adżmanu, to prawdopodobnie mają alkohol w bagażniku i w ten sposób przechwytują bardzo często alkohole. Znam takich, niektórzy tak z moich znajomi po prostu po takiej kontroli zrobili zawrotkę i wracali po ten alkohol, bo to jest po prostu liczone w cenę, że czasami się tak zdarza. Natomiast ten sposób... odłożono jakoś pewnie część alkoholu na haracz, na przejazd. Bakrzysz, tak. To troszkę też tak bywało i w Europie.
wschodniej, tak, pamiętam, tak, tak, tak. No, jest, to są te same metody. My o, naprawdę... pociąg, proszę, jedzie, tak, to jest. Pendolino? Nie, nie, nie Pendolino. SKM-ka. To jest tak, że my naprawdę, ja zresztą bardzo często, bardzo uważam na to, że pisząc książki, żeby pokazywać nie jak bardzo my się różnimy od Arabów, tylko jak bardzo się jesteśmy podobni do nich, bo ludzie są tacy sami wszędzie. W sensie mechanizmy myślenia, próby przetrwania, to takie, nazwę to kombinatorstwem, ale często też jest to po prostu mądrość albo spryt. To jest to samo, to my się kompletnie nie różnimy. My nawet wpadamy niezależnie na te same pomysły, jak obejść religijne nakazy czy zakazy. Wybacz, że też troszkę tak, no nie chcę powiedzieć, że tabloidowo, ale tak, no też tak troszkę, może jak taki chłopiec. Przeobrażę się teraz takiego małego chłopca, takiego dzieciaka, który ma 14-15 lat, próbuje zrozumieć tamtą stronę świata, tamte relacje między mężczyznami a kobietami, tamte tradycje, a kraj, o których się mówi, wiesz, mój Zachary w domu, ze względu na Mistrzostwa Świata w Katarze, po prostu uznał Katar za jeden z takich krajów jak Anglia, Francja, Czechy, Słowacja i Bułgaria. No to jakby... osiągnęli sukces. O to im chodziło. Więc, żebym ja zrozumiał, mam takie przykłady, wiesz, gdybyś był uprzejmy, nie musimy tego bardzo rozwijać, bo być może na przykład to, o czym ja teraz powiem, jest nieprawdziwe. Czy to prawda, że świadectwo jednego mężczyzny jest równe świadectwu dwóch kobiet? Tak, to jest zapisane w Koranie. Tak. 282 wers. Ale poczekaj, czyli jeżeli ty powiesz coś, to potrzebne są dwie kobiety, żeby to zrównoważyć, naprawdę? Tak. Dokładnie tak. Aż tak krótko nie musisz odpowiadać. nie, to wiesz, jakby w tym przypadku nie ma czego rozwijać. To jest dosłownie po prostu tak. I to jest praktykowane i sądy się do tego odnoszą, prawie, tak, na tym opierają? W prawie szariackim absolutnie tak, żeby zrównoważyć zeznania mężczyzny. Okej, okay. Czyli to nie był fałsz. Natomiast wiesz, jakby więcej można by było... Ale właśnie mnożyć, ja mam przywypisane, tak, wiesz. Można mnożyć, wiesz, jakby takie przykłady, nie wiem, bo na przykład my bardzo często mówimy o tym, że homoseksualizm jest karany na Bliskim Wschodzie. Owszem, jest karany. No, wydaje mi się, że tak. Ale akt homoseksualny, który musi być udowodniony świadectwem. Świadectwem czterech mężczyzn. Czyli jeżeli doszłoby do aktu homoseksualnego, a byłby jeden świadek, to tego aktu nie było? Tak. Czterech mężczyzn musiałoby praktycznie widzieć ten... nie do udowodnienia. Absolutnie tak. A czy homoseksualizm jest karany równie okrutnie i równie stanowczo w każdym kraju tamtego rejonu świata? To znaczy, jakby prawnie tak. W Arabii Saudyjskiej jest dokładnie taka sama kara jak na przykład w Emiratach, tylko że w Emiratach nie wykonuje się tych wyroków. W Arabii Saudyjskiej się wykonuje wyroki. Kara śmierci? Kara śmierci. W Iranie się wykonuje wyroki bardzo regularnie. Czyli mamy tutaj po prostu różne podejście. Prawo jest takie samo. Ale wszędzie jest karany. Ale wszędzie jest karany. W Turcji też. W Turcji też. A w Turcji chyba nie ma kary śmierci. Z tego no, ale w sensie, że jest karany homoseksualny. Tak. No, wywołałeś Arabię Saudyjską. Mnie zawsze kojarzyła się z takim skrajnym szariatem, nie? Czyli no, wahabici, tak? Z wahabizmem. Tak. Z tym, że kobiety nie mogą prowadzić samochodów. Ale z drugiej strony nie tak dawno oglądałem turniej tenisowy. Chyba Rogera Federera tam nie było, ale byli naprawdę najwięksi. Potem obejrzałem chyba finał Pucharu Króla, bo widzę Barcelona, Real w Arabii Saudyjskiej. Potem słyszę, że Cristiano Ronaldo tam ląduje. Za sekundę ma tam się pojawić Lionel Messi. Nie wiem, czy nie ma już Formuły 1, albo za chwilę będzie. Wiem, że mają dostać Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Bardzo prawdopodobnie, że dostaną. I teraz tak, jak to się ma? Czy tam rzeczywiście ten, wspomniałeś o tym na początku naszej rozmowy, że ten reżim, nie wiem jak, ta dyktatura religijna łagodnieje, czy świat kompletnie już ma to w dupie? Nie, kompletnie... to znaczy, to jest... Dwie rzeczy są prawdziwe tutaj. To znaczy, łagodnieje w takim sensie, że zostały bardzo mocno poluzowane wszelkie restrykcje, ale to nie jest tak, że po prostu najzwyczajniej w świecie wprowadzono nowe prawo i ono obowiązuje, bo tego się w Arabii Saudyjskiej nie da zrobić tak zero-jedynkowo. Zresztą nie da się, wydaje mi się, zrobić tego nigdzie na świecie, bo możesz dekret zmienić w jednym momencie, ale społeczeństwa nie zmienisz. I społeczeństwo nadal, jeśli jest konserwatywne, to w dalszym ciągu będzie wymagało tego, żeby kobieta się zasłaniała. I w Arabii Saudyjskiej jest to bardzo widoczne i bardzo się to różni pomiędzy na przykład Jeddą,
a takimi miejscowościami mniejszymi, które gdzieś tam... Im mniejsza, tym bardziej konserwatywna? Tak, jak w większości. Jak wszędzie. Tak, miejsc. Natomiast to, co oni robią tym sportswashingiem tak zwanym, czyli ściągają... Sportswashing, tak, ładna nazwa. Próbują wybielić się imprezami sportowymi, ściąganiem... Koncerty. Tak, ściąganiem ludzi. Wiesz, to jest trochę tak, że ja pamiętam, bo w 2015 roku się zaczął ten marsz o nowe imię dla Arabii Saudyjskiej po śmierci króla Abdullaha, po tym jak już książę MBS, czyli Mohammed bin Salman, naprawdę zyskał pełnię władzy. MBS? Tak, MBS. Prawie jak NBA. Tak, nazywają go MBS, Mohammed Salman. No to jest taka ksywka pasująca do 30-kilkulatka, który jest tak na dobrą sprawę rówieśnikiem większości swoich obywateli, bo Arabia Saudyjska jest bardzo młodym krajem. Oni mają tam średnią wieku 33 lata. A co się dzieje ze starszymi? Oni wcześniej umierają? Przecież kraj zamożny. To chyba jest świetna opieka medyczna. Nie, to jest tak, że wiesz, jakby zależy gdzie. No, bo no wiadomo. To, tak, wiadomo. Natomiast to jest tak, że oni średnio po prostu mają gigantyczną liczbę młodzieży. Ale gdzie są ci starzy, którzy ich płodzili? Oni są nadal są tam, tylko że jest ich mniej po prostu, bo oni byli małym narodem. Czyli jakby było dwoje dzieci w rodzinie, potem czwórka, szóstka i tak dalej. Dokładnie rozumiem. Tak, okay. Że jest ich po prostu średnio, są bardzo młodzi. MBS ich rozumie, on doskonale wie, że oni nie chcą być ścigani cały czas w momencie, kiedy ktoś tam... Ale muzyki można słuchać? Można słuchać. Ja żyłem w Arabii Saudyjskiej, w której nie można było puścić muzyki... Ale każdą Beyoncé mogę sobie puścić na ulicy? Słuchaj, tam odbył się niedawno koncert, na którym byli amerykańscy raperzy z 50 Centem na czele, a jak wiesz, 50 Cent nie przebiera. Pora do za wulgaryzmu. Dokładnie. Tak, 50 Cent występował w Arabii Saudyjskiej? Tak, tak. I to jest trochę tak, że ja pamiętam, był taki moment, zresztą już za czasów mojego pisania, kiedy dowiedziałem się o koncercie w Dżeddzie i to jest... Często mówisz Dżedda, a nie Riyad. A Riyad to chyba stolica tak, Arabii. Tak, ale Dżedda to jest takie... To jest Kraków? To jest Sopot. Sopot, okej. Okay. Sopot, może okay. Czerwone, wiesz, jakby dużo... No bo Riyad, stolica, tak, kojarzy mi tak, się, wiesz. Tak. Riyad jest bardzo konserwatywny w porównaniu. Okej. Okay. Okay. Natomiast wiesz, w porównaniu z Sopotem. Dokładnie, dlatego właśnie koncert w Dżeddzie, a nie okay. W Riyadzie, bo w Riyadzie bardzo dużo boczeli, ludzi, tam tylko boczeli. Tak, i tam by się dużo ludzi zdenerwowało na tego typu akcje. I wyobraź sobie, że ja początkowo zacząłem się przyglądać temu, bo mnie to nieprawdopodobnie zainteresowało, bo ja sam miałem kłopoty z Mutałą, czyli z policją religijną, jak zadzwonił mój telefon, który miał dzwonek w postaci piosenki i było grożenie palcem. Ale pamiętasz, jaka to była piosenka, nie? Nie pamiętam, nie miałem znaczenia. Ale co, zaczepiliście to było na ulicy gdzieś, tak? Tak, tak. Ja miałem kilka takich przykładów typu, wiesz, jakby przeszedłem się kiedyś z puszką coli w środku Ramadanu i też były kłopoty. No bywają takie rzeczy, na które trzeba uważać, co dzisiaj już naprawdę się bardzo mocno zmienia. A mogę zapytać, co to znaczy kłopoty? Bo wiesz, no kłopot to jest, to ktoś ci pokazał paluszkiem, pogroził, czy ktoś cię zaresztował, znaczy, to czy jest niestety, zapłaciłeś mandat? Nie wiem. To jest niestety też bardzo uznaniowe, bo mogłoby się zdarzyć, że mamy pełne spektrum rzeczy, które mogły się wydarzyć. Mógłbym wylądować na komisariacie, wytłumaczyłem się, uśmiechałem, przepraszałem, byłem miły. I działa ta metoda na biednego misia. Absolutnie do tego wszystkich zachęcam. Ja nigdy nie odradzam podróży. Nigdy, jak ktoś mi mówi, że nie pojadę, bo się boję, bo niebezpiecznie. Bezpiecznie można pojechać, ale po prostu najzwyczajniej w świecie trzeba schować wszystkie... Duma, ego. Tak, tą husarię po prostu polską, łańską fantazję do kieszeni i po prostu przyznać się, przeprosić, uśmiechać. Czyli zadzwonić telefon. To tak. Już jeszcze miałeś inne tego typu, no tak? No miałem właśnie z tym piciem, bo nie wolno pić, w Arabii Saudyjskiej wciąż nie wolno pić w czasie Ramadanu publicznie. W Dubaju zniesiono ten zakaz. W Turcji wolno, ale tego się zazwyczaj nie robi bo, żeby też nie wiesz, no jeżeli ktoś jest spragniony. Absolutnie. I da się obserwuje. Także raczej z powodów ludzkich zwyczajnie tego nie robię. Tak, ja wiesz, to też nie była moja arogancja, tylko po prostu... Zapomniałeś. Ja w Maroku zapomniałem też, a potem było mi głupio. Dokładnie, także ja też wyznaję taką zasadę, że w ogóle
warto, wiadomo jest, że nie poznasz całego systemu prawnego każdego kraju, do którego jedziesz, ale warto się zapoznać z takimi rzeczami. Ja zawsze je bardzo szanuję, bo ja nie będę zmieniał prawa w kraju, którego jestem gościem. Zabrałem udział w takiej akcji UNICEF-u, jestem ambasadorem Etyczne Podróże, w którym dokładnie podkreślaliśmy dokładnie to, o czym teraz mówisz. Jeżeli nie akceptujemy pewnego prawa, to po prostu tam danego kraju, to tam nie jedźmy. A jeśli jedziemy, no to uszanujmy, nawet jeżeli nam się to nie podoba, prawo, które jest na miejscu. Absolutnie. Ja mogę krytykować te fragmenty prawa, które godzą w godność, no to jest, wolność. No, absolutnie. Ja nawiązywałem do picia w miejscach publicznych, czy zdejmowania butów w meczecie, bo tego wiesz, że z tym też czasami jest problem. Tak. Absolutnie. Się zgadzamy. No po prostu te zasady warto znać. Więc. A słyszałeś o czymś takim jak uwodzicielski głos? Że jest zakazane mówienie uwodzicielskim głosem. Co to jest? Bo to mnie bardzo zainteresowało. No, bo ja mam niezły głos. To ja bym został skazany? Co to jest? To jest znowu uznaniowe, wiesz. No to jest trochę tak jak... A to w Arabii? W Arabii Saudyjskiej, ale w Emiratach też możesz, wiesz, jakby w Emiratach nigdy nie wchodzimy w konflikty z Emiratczykami. Ja na przykład miałem taką sytuację, opowiadałem o niej już kiedyś, kiedy w jednym ze sklepów, w którym akurat byłem służbowo, leciała piosenka Joan Osborne, What If God Was One of Us. I Emiratka zgłosiła się do obsługi, a ponieważ oni nie widzieli żadnego menadżera w pobliżu, a wiedzieli, że ja jestem z managementu, to podeszli do mnie, czy mógłbym zareagować, czy mógłbym z nią porozmawiać. Porozmawiałem i ona była wściekła, ponieważ ona doskonale wiedziała, że to jest piosenka śpiewana przez chrześcijankę o Bogu chrześcijańskim, może to ten sam Bóg, ale już nie wchodzi w teologię. I ona po prostu natychmiast nakazała, żeby tę piosenkę wyłączyć. Ja próbowałem z nią w jakikolwiek sposób dyskutować. Ale możesz odmówić? Nie było żadnej dyskusji. Lepiej tego nie robić. A co się stanie, jak odmówisz? Przepraszam. Ona już w tym momencie wzywała policję, więc jakby ona już była na etapie, zanim ja jeszcze zdążyłem zainterweniować, to ona już wzywała policję. Nigdy nie wygrałbym, gdyby wezwała tę policję, nigdy bym nie wygrał tego konfliktu, absolutnie. Tak samo jak, nie wiem, no, Emiratczyk najedzie ci na tył samochodu, to ty jesteś winny. Nie ma sensu wchodzić w konflikty. Jest to niesprawiedliwe, jest to. Ale przyznasz, że to jest beznadziejne. To jest beznadziejne. Absolutnie beznadziejne, ale tak po prostu jest. Oczywiście moglibyśmy mieć. Przepraszam, a jeżeli wypchnie mnie z 77 piętra Burj Khalify, to będę ja winny, czy on? No to popełnij samobójstwo. To jest zupełnie inna kategoria klasyfikacji. Czyli jeśli mamy do czynienia z Emiratczykiem psychopatą, jesteśmy bez szans. Znaczy. Jest tak, że przede wszystkim jak wiadomo jest, że znajdzie się pewnie policjant, który... Bo to nie jest tak, że Emiratczycy są zupełnie poza prawem. I Emiratczycy też lądują czasami w więzieniach emirackich. Natomiast w konfliktach po prostu bardzo rzadko się wygrywa, więc lepiej nie ryzykować takich konfliktów, przeprosić. Oni są u siebie, oni mają ten... Ty powiedziałeś o kompleksach, ja absolutnie to podpisuję. Ich wielkim kompleksem są nie tylko to, że są mali i nie wiem, co jeszcze mają mało, ale być może. Natomiast też to, że po prostu są bardzo małym narodem u siebie, a wszyscy ich najechali. Nie? Marcin, a oni tam pod tymi sukienkami coś mają? Mają taką... Ja myślałem, że być może jest tak gorąco, że tam są na golasa. Nie mają. To są takie... Mówię o panach oczywiście. Tak. Są takie, kurczę, jak to... Piżamka? To jest taka tkanina bardzo luźna, okay. Dochodząca do nadkolana. Okej. Okay. To nie jest, to nie są wszystko bokserki. Jest przewiewne, tak, z dobrych materiałów. Jest, dokładnie tak. Okay. Ale nie są to majtki typowe, takie, jakie my znamy, chociaż bardzo wielu Emiratczyków już dzisiaj normalnie... W Amsterdamie oczywiście to jest kasta elitarna, więc to nie dotyczy wszystkich mieszkańców Emiratów, ale przecież pamiętam samolot, którym leciałem. Weszły dwie panie do toalety w jeansowych spodniach, w jeansowych królewi, wyszły, już tylko było widać oczy. No przebrały właśnie. Się, wsiadając do samolotu Emiratów lecącego do Dubaju. No. A propos takich właśnie tego, co mają pod, to panie, pamiętam naprawdę jak dzisiaj moją, jedną z pierwszych wizyt, jeśli nie pierwszą wizytę w klubie w Dubaju, stały w kolejce 4 dziewczyny
wszystkie zakutane totalnie, łącznie z twarzami. Ja mówię, kurde, po prostu ja koniecznie muszę to zobaczyć. Ja muszę to zobaczyć, jak one będą tańczyły. Wiesz, wyobrażam sobie takie cztery worki duże. Takie mumie właściwie. Które będą się, wiesz, jakby wiły. No i weszliśmy do tego klubu, one wchodziły tuż przede mną i po prostu moment za drzwiami, zdjęte abaje, pasek na piersiach, pasek na biodrach, szpilki 12-centymetrowe i na... Imieniówy? No, to jest dużo powiedziane, no. Niesamowite. Czyli to jest strój obowiązujący na ulicy, absolutnie nieobowiązujący w klubie. W takich miejscach na pewno nie. To jest też trochę tak, że one mają w ogóle skłonności do przesady. Ja trochę to mocne perfumy, mocne kosmetyki, tak, też ja mocny makijaż. Ja nazywam to trochę takim syndromem drag queen, ale nie chcę ich obrazić, tylko wiesz, jakby drag queen podkreślają swoją kobiecość. Ale drag queen są spoko. Absolutnie, ale przerysowując, prawda? Przerysowują kobiecość. Makijażem. Z czego to się bierze, jak myślisz? No właśnie, wydaje mi się, że z takiego przesadnego podkreślenia, oni mają tego świadomość, ale jest to po prostu karykaturalne, natomiast wydaje mi się, że Emiratki i w ogóle Arabki, bardzo często chcąc przejść na tę stronę europejską, zachodnią w wyglądzie, trochę nie wiedzą, w którym momencie się zatrzymać. Okay. I te makijaże są naprawdę bardzo mocne i te stroje są naprawdę bardzo wyzywające. Zwróć uwagę na zapachy. Ja uwielbiam te zapachy sandałowe i tak dalej, ale one nie pozostawiają obojętne. Tam nie ma miejsca na delikatny, kwiatowy zapach. To jest naprawdę uderzenie. Wiesz, że 40% całej światowej produkcji perfum sprzedaje się na Bliskim Wschodzie? Już wiem. A torebek? Tam też sporo. Liczb nie znam. Kapeluszy? Na bank. Rolls Royce'ów? To też... I tak tutaj, dalej. Tutaj moglibyśmy na pewno... I tak dalej. Duża część sprzedaży. No dobrze. Wspomniałeś już parę razy, używałeś tych słów. Nie jesteśmy w stanie... Nie ma, zobacz, tu nie ma kamer. To jest stare dobre radio. Ale te stroje, ja sobie wypisałem, wiesz, bo to trudno zapamiętać. Szajla, hijab, alamira, himar, czador, nikab, burka. No wiadomo, to jest tak od tego najmniej zakrywającego po najbardziej zakrywające. Po burka, która jest najbardziej. To już jest tak. To już, ja widziałem w burkach kąpiące się kobiety. Tak, burki nie jest nawet taki... Tak, dokładnie tak się nazywa strój kąpielowy. Ale to też, bo chcę jeszcze o tych różnicach, bo te czadory, tak? W Arabii Saudyjskiej czy w Iranie, to ich brak... W Iranie są czadory. Czadory w Iranie. Są wręcz karane, no nie chcę powiedzieć, że śmiercią, ale więzieniem, a na pewno... Tak, można... A są kraje, gdzie nie musisz, kobiety nie muszą zakrywać włosów, w Turcji na przykład. W Libanie nie muszą. W Arabii Saudyjskiej już nie muszą zakrywać włosów. Co ty powiedz? Tak, muszą zakrywać, muszą zakładać abaję, natomiast włosów już nie muszą zakrywać. W Emiratach w ogóle nie muszą. W Emiratach w ogóle jest tak, że one noszą bardzo często abaję po to, żeby podkreślić swój status, a nie dlatego, że ktoś im każe to robić. To są abaje, wiesz, jakby abaja jest stworzona po to, żeby kobieta zniknęła, żeby przestała być atrakcyjna dla otoczenia i schowała się w tłumie. Natomiast no, trudno powiedzieć, żeby abaja, która jest rozpięta i wysadzana po prostu wszystkim, co się mieni, spełniała taką rolę. One bardzo często po prostu zakładają je na swoje europejskie ciuchy, często bardzo wyzywające, po to, żeby się przejść i pokazać, że jestem z Emiratów, ale ja się niczym nie różnię od ciebie. Ten strój dużo mówi, nie? Dużo tak, komunikuje, absolutnie. Kim jestem, co myślę o świecie, jakie mam poglądy. Absolutnie tak. W Emiratach ewidentnie widać, że mnóstwo ludzi bardzo, bardzo chciałoby należeć. Nie można dostać paszportu emirackiego, w związku z czym jest to marzenie dla bardzo wielu. Zwłaszcza, no wiesz, jakby ludzie z zachodu nie mają takich problemów. My to bardziej mówimy na takiej zasadzie, że no fajnie byłoby mieć ten socjal, no bo socjal naprawdę jest niezły, to nie jest 500+. No wiesz, myślę, że przede wszystkim opieka zdrowotna darmowa, edukacja, to są dokładnie, te wielkie... No, ale też wiesz, willa jak się żenisz, pensja, czy się stoi, czy się leży, to są naprawdę fajne benefity. Chociaż moim zdaniem bardzo zgubne dla tego narodu. Dlaczego? Ponieważ właśnie im brakuje ambicji. Tak, do tego stopnia, że ostatnio zaczęło się słyszeć o tym, że być może uwolnią przydzielanie paszportów osobom, które mają osiągnięcia. Po to, żeby mieć wśród Emiratczyków ludzi z osiągnięciami. To trochę smutne. Natomiast dosyć zabawnym... Czy tak nie postępuje Katar w kontekście sportu? Na przykład przecież cała reprezentacja w piłce ręcznej, to byli właściwie obcokrajowcy. To są te to jest ten kierunek. Dokładnie tak.
mamy, wiesz, jakby to podkreślanie, oni nie muszą nosić z tych dishdashy, bo w Emiratach Kandura to jest dishdasha, to męska, ta sukmana biała męska, natomiast czy abai dla kobiet, tego nie muszą nosić, ale mogą i chcą to robić, ponieważ podkreślają właśnie przynależność. Okay. Ale to, co jest zabawne i to czasami można zauważyć, zwłaszcza w takich trochę tych mniej topowych centrach handlowych, że czasami przechadzają się Hindusi w dishdashach po tych centrach handlowych, udając Emiratczyków. To jest bardzo komiczne, bo to jest tak totalnie widoczne. Od razu widać, że to nie są Emiratczycy. Wzruszające. Tak. Ale z drugiej strony to też pokazuje, że oni mają jakąś taką wyjątkowość w tym. W sensie, okay, że ty jesteś w stanie naprawdę Emiratczyka... To cię pozycjonuje. Tak, jesteś Emiratczyka w stanie naprawdę rozpoznać bez problemów. Pakistańczyk, z którym 2 tygodnie temu jechałem w Doha, nie, był w dżinsach i w t-shircie. Nie, mm-hmm, nie przebierał się, nie udawał. Tak, oni... Ale mieszkał od 30 lat, jego rodzice urodzili się w Katarze, ale obywatelstwa Kataru. No nie będzie miał. Nie będzie. Wiesz, to jest też smutna prawda taka, że wiesz, w tym momencie... Ale tęskni za Lahore, i chciałby wrócić do Pakistanu, bo tam jest jego dom. No, my zawsze tak mamy. Natomiast problem jest, wiesz, jakby z Dubajem, z tymi w ogóle takimi, tym Gulf States, taki, że w pewnym momencie, jak przestaniesz pracować, to jesteś im już niepotrzebny i ty musisz wyjechać, choćbyś spędził tam po prostu, wiesz, dekady swojego życia. Dopóki nie masz obywatelstwa, które będą przyznawać. Którego na razie nie możesz zdobyć, w związku z czym to nie jest miejsce, gdzie hołubi się emerytów, nawet bogatych. Wtedy emeryci muszą się spakować i jechać do Tajlandii. No. Też sobie poradzą. No dobrze, wywołałeś Katar, ja wywołałem właściwie Katar. O parę rzeczy chciałem w kontekście Kataru zapytać, ale zanim Katar, to jeszcze króciutko, czy jest coś, co pozwoliłoby mi zrozumieć, bo mówimy o różnicach między krajami, mówimy o różnicach między nurtami religijnymi, ale ty wiesz, że ja w ogóle bardzo kocham Stambuł i spędziłem tam sporo czasu, nawet kiedyś chciałem kupić mieszkanie i często po nim spaceruję, tam różnią się od siebie dzielnice. Mm-hmm. Nie mówimy teraz o krajach, nie mówimy o miastach, czy wschodniej Turcji, jak Adana do Gubejazid, czy południowej, jak Izmir, Kusadasi, tylko w jednym mieście przekraczasz most Galata, wchodzisz do wieży, jest absolutnie europejsko słynna ulica Tiskal z tramwajami, tak, i tak dalej, z konsulatami, dawniej ambasadami, kiedy jeszcze Stambuł był stolicą. Zbaczasz w uliczkę w bok, mm-hmm, i nagle masz kobiety w burkach, nagle masz kobiety w hijabach. Jak jest stosunek tych kobiet stamtąd do tych kobiet za rogiem? Jak one na siebie patrzą? Wiesz, bo to mnie interesuje. Wiesz, o czym mówię, bo to jest kwestia 100 metrów. Wiesz, to jest trochę tak, że w Emiratach, zwłaszcza tych, które najczęściej są odwiedzane, czyli Abu Dhabi czy Dubaj, trudno jest zauważyć takie gigantyczne różnice. No okay. Bo sam fakt, że właśnie to, co mówiłem, ich jest po prostu mało. A Turcję znasz? Znam i wiem, o czym mówisz. Mhm. Nie tak dobrze jak ty, ale wiem, o czym mówisz. I to jest trochę tak, że ja bym w ogóle spojrzał na to szerzej, bo ja usłyszałem takie bardzo ciekawe zdanie od kilku kobiet, z którymi rozmawiałem, które były bohaterkami moich książek, są bohaterkami moich książek, które w różnych słowach, ale najczęściej często mówią coś takiego, że patriarchat to jest coś takiego, co mężczyźni przyjmują za pewnik i się kompletnie nim nie podniecają. Natomiast to jest gigantyczna podnieta dla kobiet. I to jest coś, czego pilnują kobiety, i to najczęściej właśnie te konserwatywne matki próbują uformować swoje córki na swój własny kształt, zrobić z nich takie same poddane i właściwe. I wydaje mi się, że to jest trochę takie przełożenie do tego, o czym ty mówisz, że są te córki zza rogu, aha, i te matki z tej ulicy. Tak. I ten kontrast zawsze będzie w różnym stopniu tam występował. W Arabii Saudyjskiej jest on dużo bardziej widoczny, bo tam po prostu jest dużo bardziej konserwatywnie. W Omanie też jest bardziej widoczny. Oman w ogóle... Niezwykle popularne miejsce turystycznie ostatnio. Tak. Wielu moich znajomych wybiera się, albo wybierało się, albo było w... Bardzo, bardzo polecam. Natomiast jest to konserwatywne miejsce, mm-hmm, ale konserwatywne nie fundamentalistycznie, może okay, tak. Czyli po prostu... Czyli okej. Okay. Tak, absolutnie. No w Katarze jest to bardzo widoczne. Oni teraz musieli bardzo mocno spuścić z tonu, ale... Dobra, Katar.
Katar. Tak. Byłem przed chwilą, widziałem targi koni. Zresztą na Starym Mieście, przepięknym, w ogóle byłem zaskoczony, jak bardzo tam jest atrakcyjnie, są cudowne ciasteczka, nie pamiętam ich nazwy, jakie takie mają ciastka popularne w Katarze. O Jezu, jakie dobre. I tam, wiesz, normalnie manerz, wyjeżdżają na tych koniach setki tysięcy euro, no w ogóle jak widownia, szczęśliwe dzieciaki, kobiety, fajna temperatura, bo to około 20 stopni. No urzekające miejsce. Wszyscy uśmiechnięci, weseli. Co prawda na ulicach za bardzo nikogo tam nie ma, ale generalnie dość sympatycznie i wygląda, że jest caca. Jest cacy? A zależy dla kogo, wiesz, jakby okay. my jesteśmy tymi szczęściarzami i zawsze wszystkich przestrzegam przed kombinowaniem przy paszportach i różnych przynależnościach do instytucji, organizacji międzynarodowych, żeby tego nie robić, ponieważ my mamy jeden z najlepszych paszportów na świecie i utrzymajmy to, bo należymy do tego elitarnego klubu, który na Bliskim Wschodzie może się czuć pewnie, swobodnie i spokojnie. Mówisz o Europie i Unii Europejskiej, tak? Tak, dokładnie tak. Natomiast niestety w tych miejscach, które są nieprawdopodobnie bogate, 70% ludzi na co dzień głoduje. To jest największe kuriozum tych miejsc, Kataru, czy Dubaju, czy Abu Dhabi, gdzie gigantyczna siła robocza, tania, ściągana tam, by budować te miejsca. Najzwyczajniej w świecie żyje za pieniądze nieprawdopodobnie niskie, trudne w ogóle. A tam nie jest zbyt tanio, to gdzie oni, to jak oni żyją w ogóle, to gdzie oni... To są, wiesz, jakby, ja w ogóle zastanawiam się, jak to jest możliwe, jak można w ogóle sobie zorganizować życie, kiedy się jest 12 godzin poza domem i przyjeżdżasz do baraków, w których musisz stać w kolejce, do prysznica, do toalety, do kuchni polowej, żeby sobie cokolwiek za godzinę. Nie wiesz, tym robotnikom, którzy budowali stadiony? W tej chwili po dużych interwencjach FIFA, która oczywiście była zmuszana do tego, żeby interweniować. Ale pan Infantino wygląda na zadowolenie. No bo ma obywatelstwo i nie podskoczy. Nie? Czyli ma obywatelstwo. Tak. Czyli to jest możliwe. Jest możliwe, no bo wiesz, to jest dyktatura. To jest tak, że jeden człowiek może zdecydować o tym. Obywatelstwo na przykład dostał Hindus, który operował dźwigiem, budując Burj Khalifa. Bo to się bardzo opłacało propagandowo, wiesz, jakby opowiedzieć temu światu. Nie wiedziałem o tak, tym. Ale są takie historie, tylko że to jest po prostu... Ja mówię Infantino, szef FIFA. Bardzo kontrowersyjna postać. Macie coś wspólnego, Marcin Margielewski z Giovanni Infantino. Tylko fryzurę. Tylko fryzurę. Tylko fryzurę. Ja wiem, że nie powinno się nazywać, śmiać z nazwisk, ale niestety ja mam ciągłe takie skojarzenie z jego nazwiskiem. I... Nie, myślę, że nie pasuje do niego. Jest bardzo cwany, wiesz, nie infantylny. Ale jego wypowiedzi... w tym sensie. Tak, próby obrony. Próby obrony są bardzo infantylne. Kto? Czyli dostał ten Hindus, który operował dźwigiem? Tak. Dostał Infantino. Kto jeszcze dostał, wiesz? Może? Nie znasz. Czyli to są jednostkowe przypadki. Myślę, że nie wiem, jak jest w tej chwili z Ronaldo, ale myślę, żeby tylko kiwnął palcem i dostałby natychmiast. Słuchaj, czy to prawda, że kobiety potrzebują zgody mężczyzny na studiowanie? W Katarze? W Katarze, tak. Na pracę na stanowiskach rządowych? Też, wiesz, to jest trochę tak, że nawet... Podróżowanie? I tak, i nie. Dobrze, to ja pojechałem na wydmy, no. na takiej, wiesz, safari, desert safari, popularna bardzo atrakcja. To jest jakieś, no nie wiem jak daleko, przy granicy z Arabią Saudyjską i z Emiratami. Dokładnie pokazali tutaj widać było Arabię Saudyjską. I tam, w ogóle tam nie było kobiet, teraz sobie uzmysłowiłem. Żaden kierowca nie był kobietą, tam nie było ani jednej kobiety. Ale poczekaj, czy to już jest podróż? To było około 100 km, 70, nie wiem. Tak, to już można byłoby uznać za podróż, natomiast... Czyli mąż musiałby wyrazić zgodę? Musiałby wyrazić zgodę, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy. W Emiratach Arabskich na przykład... A to Katar, to nie Emirat. Tak, ale powiedzmy w Emiratach Arabskich, w Katarze jest bardzo podobnie. Nie ma takiego zakazu prawnie, natomiast w dalszym ciągu kulturowo mężczyzna ma zwierzchnictwo nad kobietom. I jeśli na przykład to przełożymy na podróżowanie, czy chociażby na pójście na prawo jazdy w Arabii Saudyjskiej, to owszem, ona legalnie może to zrobić. Ale co z tego, jak mąż nie daje pieniędzy na to, żeby to zrobiła, albo nie kupi jej samochodu, albo zakaże jej jeździć. A ona nie może sobie tego samochodu sama kupić? Wiesz, jakby zależy znowu, jaka to jest rodzina. Jeśli ona jest niezależna... A są takie kobiety? Bywają takie kobiety i jest ich coraz więcej. Natomiast kobiety do tej pory niezależne, dopóki na przykład nie znieśli zakazu prowadzenia samochodów, były w takiej sytuacji, że one owszem mogły pójść do pracy i pracować w biurze, w wielu miejscach, tak na sprawę. Tylko co z tego, jak ona musiała zapłacić równowartość swojej pensji kierowcy,
żeby ją tam woził. I to zamykało kobiety w domach, bo one po prostu najzwyczajniej w świecie, im się to nie opłacało kompletnie. To nie miało mogły sensu. Tego nie robić dla pieniędzy, tylko po to, żeby się wyrwać z domu. I wiele z nich tak robiło właśnie po to, żeby budować trochę tak jak Iranki, wiedząc, że kształcą się w kierunkach, w których nigdy nie będą pracowały. Więc to jest sytuacja, w której to naprawdę zależy teraz od tego, z jakiej kultury wyrasta dana rodzina. Dlatego powiedziałem o tym, że dekret można zmienić w jednym momencie. Ale finalnie, rozumiem, sąd przyzna rację mężczyźnie, jeżeli ten zabroni swojej żonie wyjechać z Doha na przykład. Tak, zdecydowanie. Znaczy wtedy na pewno będą powody, dla których kobieta absolutnie nie może, przedstawione przed sądem. Więc... No, one same o sobie mówią, że mają wieczną kwarantannę. To kobiety w Katarze tak o sobie mówią. A o liście od męża słyszałeś? List od męża, tak. Jakby nie ma, tak jak dokładnie to są twoje słowa, nie ma takiego prawa, które zabrania kobiecie pracować na stanowiskach rządowych. Ale nie zostanie do tej pracy przyjęta, jeśli nie dostarczy listu od męża. Takiego potwierdzającego jego zgodę, takie referencje możemy to nazwać. To jest coś, co... Bardzo mi się spodobało określenie list od męża, przerażające. Tak. To jest coś, co znowu nie jest wymagane prawem, ale wymagane przez bardzo wiele miejsc. Wiesz, tylko tradycja to jest jedno. W Polsce też jest dużo tradycji, ale generalnie możemy ją miąć i sąd zazwyczaj stanie po naszej stronie. Jak jest tam? Wiesz, o co chodzi, bo u nas też jest... Jest dużo więcej uznajomości, to jest właśnie ten problem, że... Bo jest pewien... Nawet jest kazus taki w prawie szariackim, że jest po prostu uznaniowość. Są przestępstwa, które się nazywają kisses, które są opisane i mają swoje kary i tutaj się tego nie dotykamy, a cała reszta przestępstw, wykroczeń jest uznaniowa. I niestety problem polega na tym, że ponieważ świat poszedł nieprawdopodobnie do przodu naturalnie od VII wieku, to większość rzeczy, które nas interesuje w dzisiejszym współczesnym świecie, jest uznaniowa po prostu najzwyczajniej w świecie. No dobrze, no to cofnijmy się w czasie o kilkadziesiąt lat. Mówisz o VII wieku, a się cofnę o 50. Mhm. Benazir Bhutto, premier Pakistanu. Tak. Pani premier Pakistanu. Ona miała realną władzę, czy to była atrapa? No właśnie... Mamy muzułmański, ultramuzułmański kraj Pakistan. Ja byłem na granicy Indii i Pakistanu. Mm-hmm. Jest taka słynna granica, którą zamykają, codziennie odbywa się uroczystość. W Indiach szaleństwo, 10 tysięcy ludzi, wesoło. Po tamtej stronie tylko widzieliśmy za bramą smutne 200 osób, kilka kobiet, oczywiście niewidocznych za strojami, wiesz... No, dość radykalny kraj. Znaczy, ja nie byłem w Pakistanie, więc może gadam głupoty. Ale jest radykalny. Ale jaki sposób, jak tam się mogła pojawić pani premier? Wydaje mi się, że to jest trochę tak... Ja też próbuję to zrozumieć i tłumaczę sobie to... Mam takiego nauczyciela od historii, który na samym początku narysował nam dwa kółka i kreskę. I powiedział, że wszyscy się uczą historii linearnie, bo czas przebiega linearnie, natomiast my się będziemy uczyć kołami, bo czas się toczy, jego zdaniem. I to jest trochę, taka historia, którą mógłbym porównać właśnie chociażby na przykład do Iranu, czyli do tego, że my pamiętamy albo wiemy o tym, jeśli nie pamiętamy, że w latach 70., 60. kobiety mogły chodzić w miniówkach i bez hijabów, a teraz tego nie mogą zrobić. I no wydaje mi się, że dokładnie zataczamy koło. I tak samo jest, albo teraz znowu się do tego domagają, znowu chcą do tego wrócić. Wydaje mi się, że czas Benazir Bhutto to był właśnie ten czas, kiedy było poluzowanie, rozluźnienie. Zresztą to akurat nie wymyślam, bo to tak było faktycznie, że była odwilż taka konserwatywna. Na pewno nie u Pasztunów. U Pasztunów to... Na pewno nie. Ale wiesz, co chodzi o to, że próbuję sobie wyobrazić mężczyzn, pakistańskich mężczyzn, kulturę macho, tak? Kulturę od setek lat patriarchalną i kobietę, która nimi zarządza. Ale, nie mogę sobie tego wyobrazić. Ale widzisz, na przykład w pierwszych wyborach prezydenckich w Afganistanie po upadku talibów, pierwszych rządów talibów, druga w wyborach prezydenckich była kobieta. I głosowali na nią mężczyźni głównie. Więc to jest trochę tak, że... Jakie to jest wszystko nieoczywiste. To jest dokładnie nieoczywiste. Są zaskakujące historie, które powodują, że wiesz, jakby my obalamy te stereotypy, bo mężczyźni, którzy nie mają problemu ze swoją męskością, poczuciem własnej wartości, nie mają problemu też z tym, żeby kobieta zarządzała ich krajem, firmą, czy
No, ale troszkę inaczej to wygląda ale w tamtej niestety, części świata. Dokładnie tak. Wspomniałeś o talibach. Znasz historię i skąd się bierze 78 kilometrów? 78 kilometrów to jest odległość, na którą może w tej chwili w Afganistanie... to jest do 78 kilometrów może pokonać kobieta bez zgody i bez asysty mężczyzny. Zastanawiało mnie, skąd się wzięło 78 kilometrów, a nie 90, 100, może 100 mil. Nie, 50 mil. Nie, to nie... 78, nie słyszałeś o tym. Nie słyszałem, ale mam dobre źródło i sprawdźmy to, bo to ciekawe, 78 kilometrów. Ciekawa historia. Natomiast wiesz, jakby, no, tam to jest, wiesz, jakby takie totalne postrzeżenie wszystkich praw. Dramat w ogóle, co tam się dzieje. Dramat, wiesz, największy dramat pod tym względem, że one przez 20 lat żyły nadzieją. One naprawdę zbudowały mnóstwo. To jest nieprawdopodobne, jak daleko zaszły kobiety w Afganistanie, jakim to po prostu w jednym momencie odebrano. Nie masz poczucia, że świat je trochę wyrolował? Absolutnie tak. Ja, wiesz, jak rozmawiam z Nilofar, jeszcze myślę w dalszym ciągu moją bohaterką z Wyrwana z piekła talibów, my się cały czas przyjaźnimy. Ona mieszka w Warszawie. Bo ty utrzymujesz kontakt ze swoimi bohaterkami. Z tymi, którymi się da, no staram się. Otworzyła wraz z mężem restaurację w Warszawie i mam nadzieję, że ułoży sobie życie, ale ona cały czas, jak wchodzimy na temat Stanów Zjednoczonych, ona się tak najeża, że jest w stanie po prostu wydrapać mi oczy. Pół świata się najeża, nie wiem, czy zauważyłeś. Tak, tylko problem polega niestety na tym, że, bo ona na przykład teraz bardzo się angażuje w pomoc Ukrainie, i cały czas powtarza coś, w co ja osobiście nie wierzę, że Ukraina, że Stany Zjednoczone wyrolują Ukrainę. Ona mówi nie przerażaj mnie, w ogóle tego nie brałem pod uwagę. No właśnie, ona mówi swoim doświadczeniem. Natomiast mam nadzieję, że jednak mimo wszystko tak nie będzie i że to nie tylko Stany Zjednoczone, bo jednak prawdą jest to, że głównie Stany Zjednoczone były zainteresowane Afganistanem, a cały świat nie. W ramach NATO były kontyngenty, no ale umówmy się, no, w Ukrainie jednak dużo więcej krajów jest zaangażowanych w ten konflikt. Faktem jest też dlatego, że jesteśmy po prostu bardziej zagrożeni przez działania Rosji tutaj, niż byliśmy w konfliktach tam. Tam zupełnie zakazano edukacji dziewczynek, dziewcząt w tej chwili. W tej chwili już tak. Były zniknęły z mediów. Tak, było udawanie, że nie, że pomogą, że będą mogły, natomiast no, w tej chwili to już jest po prostu cięcie całościowe. Powiedz, trochę z naszej rozmowy wynika, w ogóle zaskoczyłeś mnie, bo chciałem trochę jeszcze o Koranie porozmawiać, bo zawsze miałem wrażenie, że sytuacja kobiet w świecie islamu jest trochę zapisana w wersetach Koranu, że troszkę ta sura, o której mówiliśmy dzisiaj, czy ona jest bardziej zapisana w Koranie, bo tam, czy mówi się o podległości wobec mężczyzny kobiet w Koranie, czy to jest kwestia tradycji i interpretacji tegoż Koranu? Podległość dotyczy wszystkich muzułmanów, niezależnie od, no bo sam islam to znaczy podległość. Poddanie, oddanie. W związku z czym jakby tutaj się nie rozgranicza. Jeśli byśmy naprawdę tak bardzo szczerze, bez żadnych intencji zinterpretowali te same historie z Biblii i z Koranu, bo one się bardzo powielają, chociażby na przykład historia Adama i Ewy, zauważylibyśmy, że to Biblia jest bardziej przeciwna kobietom niż Koran. Nowy Testament. O roli kobiet pisze. Kobieta została stworzona dla mężczyzny. Dokładnie, takie słowa. Kobieta została stworzona. To dlaczego stygmatyzujemy w takim razie islam? A w Koranie, że kobiety są polami uprawnymi dla mężczyzn. Znacznie bardziej poetycko. Znacznie bardziej poetycko. Ale na przykład, że tylko dokończę ten wątek raju. Ewa jest tą kusicielką w Biblii, natomiast w Koranie nie jest kusicielką, to Adam zrywa jabłko. Owoc, nie jabłko. I tutaj mamy, wiesz, jakbyśmy takie rzeczy, na te rzeczy spojrzeli, to nie jest w ogóle w tradycji islamu. Warto spojrzeć na to, jak kim był Mohamed i jak wyglądały w tamtych czasach historie kobiet. Khalidzia, jego żona, którą poślubił, jak ona miała 40 lat, była potężną bizneswoman, a on był biedakiem. To ona sponsorowała początki islamu, to ona rządziła, tak na dobrą sprawę. Coś, co w naszym wyobrażeniu islamu jest absolutnie niedorzeczne i wręcz nieprawdopodobne. Więc
Wydaje mi się, że to w ogóle to jest bardzo. Ja zachęcam wszystkich do tego, żeby sobie poczytać w ten sposób, ale właśnie odkleić się od swojej religii, od swoich przekonań, tylko spojrzeć na to. Ale stygmatyzujemy islam? Nie wiem. Stygmatyzujemy. Upraszczamy to wszystko. My wszystko upraszczamy. To jest w ogóle. To jest moja. To jest rzecz, którą cały czas walczę. W każdej książce. Iran jest tego też przykładem teraz, ponieważ my bardzo lubimy, ja tego trochę nie rozumiem w ludziach, ale my bardzo lubimy po prostu świat czarno-biały. Jesteśmy tak nieprawdopodobnym gatunkiem, który potrafił stworzyć tak niewyobrażalne technologie. Medycyna poszła, wiesz, w takim kierunku, który jest po prostu zachwycający i niezrozumiały dla większości, a jednocześnie cały czas potrzebujemy prostoty. Nie wiem, czy zauważyłeś, że konflikt syryjski był pierwszym takim konfliktem, w którym ludzie się pogubili. Mm-hmm. Już nie wiedzieli, kto z kim, kto jest dobry, tak, komu mam kibicować zaraz, ale to ci przecież też wysadzają się na bazarach, a jednocześnie sprzymierzeni są z Amerykanami, którym ja kibicuję. Dokładnie. Ci są tu, ci są tam. Świat tak. się pogubił, nie? Dokładnie tak. Nie było biało-czarno. Tak, my nie potrafimy powiedzieć o człowieku dobrze w jednym kontekście i źle, jeśli zrobił coś złego w innym. Po prostu my się cały czas bijemy, wydzieramy sobie. Mamy to na polskim poletku, ale mamy to też wszędzie indziej. To znaczy w tej chwili na przykład w Iranie mamy sytuację, gdzie ludzie tęsknią za szachem, który zbudował więzienie, w którym przetrzymywani są dzisiejsi protestujący. Zbudował je dlatego, że nie znosił absolutnie sprzeciwu i też wprowadzał reżim. Nie rozumiał go w ogóle. Kompletnie. Uważał się za Boga. Absolutnie. Miał, nie sprzeciwiamy się Bogu. Absolutnie tak. Znaczy on miał tak, że on się uważał w ogóle za spadkobiercę Cyrusa, największego władcy Persji, który zbudował największe, stworzył największe mocarstwo na świecie w historii ludzkości. Ci teraz to są bogowie, bo skazują ludzi za Moharabę, czyli za sprzeciw wobec Boga. Bo udział w proteście jest taką właśnie karą, a za taki sprzeciw... Sprzeciw wobec Boga to jest równoznaczne z udziałem w proteście? Tak. Protest jest sprzeciw wobec Boga. Bo Ayatollah jest przedstawicielem Boga. Dokładnie tak. W związku z czym a sprzeciw wobec Boga może być karany tylko i wyłącznie jedną karą. Ale żeby zamknąć ten temat jeszcze, ten temat niezrozumienia. Ja tak skaczę, nie, wiesz co, ja też skaczę, bo już mnie gna do tego Iranu, ale jeszcze wiesz, to oczywiście jest... Nasze spotkanie powinno trwać 6 godzin. Wtedy na luzie byśmy z przerwami... Zdążylibyśmy. W miarę. Też by nam zabrakło czasu. Tak. A ja tu próbuję w 2 godzinach, i tak to jest bardzo długo, zmieścić całą tę historię, co jest oczywiście niemożliwe. Czyli mamy tendencję do upraszczania, ujednolicania świata islamu, interpretowania go wobec naszych zasad, naszych norm i oceny. W ogóle ja się brzydzę w ogóle ocenianiem. Nie lubię oceniania, a my to robimy permanentnie, nie tylko... w związku z islamem, ale ocenia, taka sama sytuacja miała miejsce w Iraku, my chcielibyśmy, żeby wszędzie zarządzono demokrację, tak. Żeby wszędzie było tak, jak jest u nas, tak mamy. Jest na przykład też, uwielbiają wrogowie islamu używać tego przykładu. Jest taki zapis w Koranie, jeśli kobiety są nieposłuszne, bijcie je wtedy. Mm-hmm. No i piękne, jednoznaczne, oczywiste. Tak. Tylko, że słowo bijcie można tłumaczyć na kilkadziesiąt, na 30 różnych sposobów. Dokładnie. Mogło oznaczać zupełnie co innego. Zanim dojdzie do bicia, jest mnóstwo innych. Ja absolutnie, jeśli byśmy uznali, że bicie jest, rozumiemy tak jak rozumiem, ja wcale tego nie tłumaczę, ale naprawdę takie wyrywanie z kontekstu czegokolwiek... niczego przede wszystkim nie prowadzi, wiesz? Absolutnie. Bo to nie chodzi o to, żeby oceniać dla oceny, po prostu to my się czujemy lepiej, bo wiesz, bo chyba robimy to dla samych siebie, nie dla tych ludzi tam, tylko żeby się poczuć dobrze, że u nas jest taka tolerancja. Ale budowanie stereotypów, wiesz, ja uważam, że jakby wiara w stereotypy ma, to jest taki obosieczny miecz, to znaczy stereotyp jest krzywdzący dla tych, których dotyczy, ale również dla tych, którzy go rozpowszechniają, ponieważ oni po prostu kompromitują się brakiem wiedzy bardzo często. To jest, wiesz, jakby z obu stron tkwienie w stereotypach jest bardzo niekorzystne wizerunkowo. To prawda. No ale co, tego nie zmienimy po prostu? Nie, absolutnie nie zmienimy. Możemy jedynie mówić o tym i pisać książki i opowiadać jak najwięcej. Ale też nie odpowiedzieliśmy na pytanie, które zadałem wcześniej. Mm-hmm. Być może nie da się tego już połączyć. Ile średnio zarabiają robotnicy w Katarze? 1100 zł w przeliczeniu do 1600. To zależy.
to jest za pracę 6 dni w tygodniu. Nocleg w cenie? Tak, oni mają nocleg w cenie, ale nie mają jedzenia w cenie. Nocleg to jest naprawdę bardzo dużo powiedziane, bo oni mieszkają w barakach w celach po 8-10 osób. Ja w Katarze nie byłem w takim miejscu, natomiast byłem w takim miejscu w Dubaju. To się nazywa Sonnapur. To jest miasteczko po drugiej stronie lotniska, nikt tam nie jeździ. W potwornie upokarzającym miejscu. Na pustyni? Na pustyni, ale na byłym, na miejscu byłego cmentarza, tuż obok krematorium i niedaleko wysypiska śmieci. Śmierdzi nieprawdopodobnie nie tylko śmieciami, ale też tym, że tam nie ma kanalizacji, w związku z czym rura w piach w tych budynkach. To jest tak, jakbyś jesteśmy niedaleko Białołęki, jakbyś te bloki więzienne postawił jeden po drugim i zmultiplikował. To tak mniej więcej wygląda. Po środku jest mały meczet i jakieś takie aranżowane targowisko. Jest też centrum handlowe Lulu, natomiast to jest po prostu przerażający widok. 14 kilometrów kwadratowych otoczone murem, niezamknięte, można tam pojechać taksówką. Możesz wejść, tak? Możesz wejść. Słyszałem takie historie, że tam ludzi przepytują, dlaczego tu przyjechali, ale jak przyjedziesz taksówką dubajską, to raczej nie ma większego problemu. No to jest przerażający widok, można zobaczyć, jak ci ludzie tak naprawdę żyją. Żyją jak totalni więźniowie. Więc takie kwoty za 3-letni kontrakt, za bycie z dala od domu, za ciągłe ryzyko, bo oni ryzykują bez przerwy udarem słonecznym, nie mają, to BHP jest przerażająco kiepskie, ale mogą też stracić życie. Do takich sytuacji dochodzi nawet w miejscach, w których żyją, bo była taka historia na przykład w Dubaju, gdzie deszcz zalał jeden z budynków, a tam była taka tak kiepsko zrobiona elektryka, że poraziło kilku mężczyzn prądem i zginęli w czasie snu. W związku z czym no, przerażające warunki. I Dubaj oczywiście... I to się dzieje, to się odbywa i tego nikt nie ukrywa, możesz tam wjechać. Oni to bardzo ukrywają. No nie bardzo, mówisz, że... W sensie, no... Bardzo ukrywam, bo ludzie nie wiedzą o Sonnapur. Natomiast... Ale co, odwracają wzrok? Tak. To nie jest problem, żeby się dowiedzieć. Ja jak napisałem o tym w książce, to napisało do mnie kilka pań, które były oburzone tym, że ja szkaluję Dubaj. Ja im mogłem tylko i wyłącznie polecić, żeby tam pojechały i tyle, bo tyle mogę zrobić. Okay. Ja wcale nie szkaluję Dubaju, ponieważ ja uważam, że Dubaj jest niesamowitym miejscem do odwiedzenia i bardzo polecam. Tylko warto wiedzieć... Drugą stronę poznać. Tak, poznać drugą twarz tego Dubaju. Więcej, dokładnie. Wiesz co, Kapsztad jest cudownym miejscem. Pierwszy przeszczep z serca, profesor Bernard w latach 60. Góry wspaniałe, winnice Stellenbosch i największy slam świata nieopodal lotniska, w którym mieszka milion czy 2 miliony ludzi. Tylko jego nie ukrywają, bo jadąc z lotniska musisz koło niego przejechać. Więc po prostu są takie światy i nie ma się co na to obrażać. Wiesz co, już chciałem przejść do Iranu. Ostatnie pytanie, bo zasugerowałeś mówiąc o książkach. Zaginione arabskie księżniczki to tylko niektóre tytuły twoich książek. Koszmar arabskich służących, porzuciłam islam, muszę umrzeć. Piekło irańskich kobiet. Oni się tam jeszcze wpuszczają w ogóle tych krajów arabskich? Nie, tak nie, wiesz co, bo ja też nie znam w ogóle poziomu infiltracji. Czy oni sprawdzają od najmniejszych tam 10 wyświetleń po 2 miliony? No przecież ty wydajesz te książki. Jak oni o tobie nie wiedzą? Wiesz co, to jest tak, że ja się też sam temu dziwię. Znam historię przy... W jednym z pierwszych swoich wywiadów przy pierwszej książce poznałem Olę Chrobak, która napisała Beduinki na Instagramie i ona mi powiedziała, że wiesz, że już nie wjedziesz, nie? Bo ona po jednej książce dostała zakaz wjazdu. Bana dostała całkowitego, tak? Do Emiratów. I ja żyłem z tym przeświadczeniem i cały czas to testowałem i cały czas wjeżdżam. Mam takie... Ale wydłużają się kontrole paszportu? Nie. Mam takie przeświadczenie, że to się skończy absolutnie w momencie, kiedy moje książki wyjdą po angielsku. Myślisz, że oni nie mają dostępu do polskiej Myślę, że książki? Mają. Wiesz, jakby no, moja pierwsza książka na bank była napisana po angielsku. Ona w ogóle była napisana po polsku, ale została przetłumaczona na angielski, ponieważ ona była na dworze jednego z szejków z Emiratu, którego nazwy nie mogę tutaj powiedzieć, natomiast no, na pewno dotarła. Wiem doskonale, że moje książki na dziko są też tłumaczone, ponieważ czasami dostaję fragmenty książki po angielsku i z pytaniem, czy to jest moja książka. Czy to jest prawda, że to jest moja książka? No bo ktoś, kto jest tam... Irańskie służby są bardzo skuteczne, być może bardziej niż katarskie czy w Dubaju.
i na 100% będą znały tłumaczenie, albo nawet przeprowadzą tłumaczenie sami twojej książki. Bardzo możliwe. To znaczy, tam jest... wpisanie dziennikarz w kwestionariuszu właściwie wyklucza możliwość wjazdu, albo bardzo utrudnia wjazd do Ja miałem dużo kłopotów. Jest mnóstwo, wiesz, nie trzeba szukać dalej, w Iranie też, w Izraelu też masz duży problem. No. Ja na przykład w Izraelu, zajmując się tematyką arabską, mam bardzo duże kłopoty zawsze. Więc to jest... Pisałeś o księżniczkach zaginionych. Pisałeś o naprawdę ogromnym okrucieństwie rządzących Arabią Saudyjską i tymi krajami. Aż dziw bierze, że jeszcze cię przyjmują. To jest coś, co wydaje mi się, naprawdę skończy się lada chwila. Okej. Okay. Ale nie masz tam majątku, to nic się nie stanie, jak nie wiedziesz. Mam. Masz? Mam w Dubaju mieszkanie. No to szybko sprzedawaj. Właśnie to kochani słuchacze, jak ktoś chce okazyjnie w Dubaju kupić mieszkanko Margielewski, za chwilę naprawdę spuści o połowę cenę. Problem jest, że trzymają mnie w szachu, bo jeszcze przez parę lat będzie spłacane, więc no to jest taka, że ja zaciskam trochę kciuki, że coś się może. A są kredyty w Dubaju? Są? Są. Jest Islamic Banking, który jest zdecydowanie... Dobry procent? Zdecydowanie lepiej. U nich nie wolno brać procentu, więc tam się opłaty robi innego rodzaju. A oni w opłatach manipulacyjnych, rocznych, miesięcznych tam pobierają ten proces. Ale rozumiem, że jest to atrakcyjne. Jest to atrakcyjne, zdecydowanie polecam bardziej spłacać tam kredyty niż w Polsce. Okej. Znaczy dopóki nie piszecie książek oczywiście o tych, którzy to prawo wymyślili. Wtedy wam mieszkanko zabiorą. Powiedziałeś, trzymają mnie w szachu. Szach. No i od razu się nasuwa Kapuściński, historia. Słuchaj, zanim przejdziemy do twojej książki, nie mamy czasu, żeby... Bardzo pięknie w książce piszesz. Bardzo serdecznie tę książkę polecam. Piszesz, bo oddajesz pewien rys historyczny, bo trzeba zrozumieć kontekst, żeby zrozumieć to, co dzieje się dzisiaj. I opisujesz historię szacha, która jest kolorowa, podniecająca, wciągająca. Aż chce mu się kibicować. No nie? Aż chce się go lubić. Ja tak strasznie chcę lubić szacha. Tak. No ale tak trudno go lubić. Już bardziej jego żonę. Trzecią. Tak. Żyjącą wciąż, sprawdzałem. Przybliż tak w paru zdaniach, w ogóle skąd się pojawia szach w takim kraju jak Iran? Kim jest? To jest, ja wiem, że to... Potrafisz w 5-6 zdań? Potrafisz? No, będzie trudno, no. Ale dynastia Pahlavi, o której mówimy, miała tylko dwóch szachów. Tak na dobrą sprawę nie pochodzi z żadnej arystokratycznej rodziny. A ojciec szacha, Mohameda Rezy, szach Reza, był sprytnym politykiem, który stworzył dynastię i przejął władzę. Niestety w czasach II wojny światowej zbyt bardzo skumplował się, mówiąc potocznie, z nazistami i zarówno Związek Radziecki, jak i Imperium Brytyjskie odsunęły go od władzy. Pozwoliły mu na to, żeby wyjechał z kraju, abdykował na rzecz swojego syna. Syn był Reza. Reza, to jest Mohamed Reza, tak. Który nie chciał tak naprawdę być on kompletnie nie był tym zainteresowany. I w zasadzie patrząc z dekady na dekadę, można zobaczyć, jak ja starałem się właśnie to ująć w książce i mam nadzieję, że się udało. Super. Jak on ewoluował. Z człowieka kompletnie niezainteresowanego władzą po człowieka totalnie nią opętanego. I on był naprawdę... sam fakt, że on się nie chciał koronować, dopóki nie stworzy reform w Polsce, w Iranie, takich, które spowodują, że Irańczycy będą bogatsi, bo to żadna, jak mawiał, żadna przyjemność bycie królem obywateli, którzy są bardzo biedni. Ale to szlachetne. Bardzo szlachetne i to wszystko jeszcze, ja myślę, że na tym etapie jeszcze cały czas w to wierzył. Okay. Zresztą reformy z 60-tych lat, tak zwana Biała Rewolucja, w Iranie, bo tam każdy władca musi mieć swoją rewolucję, jakbyśmy tak prześledzili. Jest od rewolucji do rewolucji. Szach Mohamed Reza miał swoją białą rewolucję, która polegała na tym, że skończyła się pańszczyzna w Iranie. I to było naprawdę nie...
gigantyczne, ponieważ on odebrał tym wszystkim imamom ziemię, na których wykorzystywali obywateli. I którą oni mu oddali, tak, rozumiem, z wielką radością, ci imamowie, prawda? No dlatego później odebrali mu władzę. No wiem. To jest, tym się nieprawdopodobnie oczywiście naraził. I to były piękne czasy, to był naprawdę złoty wiek Iranu, kiedy, złota dekada w zasadzie, kiedy faktycznie obywatele byli bardzo, bardzo pro monarchistyczni. On wtedy właśnie założył rodzinę, ożenił się z trzecią. Podkreślmy, że miał problem z męskim potomkiem, był też posądzany przez niektórych osób o homoseksualizm. Tak. Potem rodziły się dzieci, aż w końcu chyba tylko jeden chłopiec, prawda? Tylko jeden syn. Dwóch synów. Ma dwóch synów i dwie córki. Okay. Ma pierwszą córkę z księżniczką egipską, która nie dała mu potomka męskiego, więc się z nią rozwiódł. Druga żona, którą bardzo kochał, została odsunięta, bo nie mogła mieć dzieci. Faradiba dała mu czwórkę, z czego dwójka popełniła samobójstwo, chłopiec i dziewczyna. W młodym wieku, 30-latkowie to byli, nie, chłopak miał 40 lat, ale to już wszystko na wygnaniu. Natomiast w tej chwili taki zrobię skok, jego syn Reza jest taką postacią, która zaczyna odżywać w środowiskach osób, które protestują. Ale nie ma męskiego potomka, z tego co wiem. No tutaj jest problem. No. Natomiast on sam, ja myślę, że jakby Irańczycy nie mają ochoty na powrót monarchii, ale wszyscy mówią, że bardzo dużym problemem tych protestów jest to, że nie są zorganizowane. Oczywiście reżim islamski bardzo dba o to dokładnie, żeby nie byli zorganizowani, i jak tylko próbują się zorganizować, to natychmiast wycina w pień te siatki powiązań. Natomiast Reza jest na wygnaniu, może działać z zagranicy i wokół niego skupia się opozycja. Jestem bardzo ciekawy, jak to się będzie rozwiązywało, bo my jesteśmy naprawdę na początku tej historii. A mogę skoczyć do przeszłości? Tak. Bo ojciec mówił, że to bardzo miły pan ten szach, bo on go poznał, tam sympatiaga, tak. Mówi, żona mówi, zaczarowani byli. No bo to jest... Cały teatr stary był zachwycony po prostu na bankiecie. Nie, to żartuję sobie oczywiście. Ale nie byli ujmujący. Byli ujmujący. I wiesz, ale też ten, bo też próbuję zrozumieć, wiem dlaczego też upadł szach. Nie tylko z powodu tych praw, o których mówisz, ale też z powodu bezwzględności, okrucieństwa, które zaczęło towarzyszyć jego rządom. Wydawanie nieprawdopodobnych pieniędzy. I dochodzimy do korony Liwan-Klivenach.pl, dochodzimy do po prostu skrajnego bogactwa. Ten pałac naprawdę robi wrażenie. To nie jest skromne. A to jest nic na liście jego wydatków, bo on do dzisiaj, mimo że mówimy o historii z 69 roku, do dzisiaj nikt nie pobił wydatków przy organizacji uroczystości narodowych szacha Rezy. Mówisz o tej uroczystości, gdzie sadzono drzewa? Dokładnie tak. On zrobił coś nieprawdopodobnego, bo on chciał uczcić 2,5 tysiąca lat Imperium Perskiego w sposób taki, żeby cały świat o nim mówił. Faktem jest, że to jest impreza nieprawdopodobnie niesamowita. Nie tylko pod względem takim, że wydał na niesamowite pieniądze, bo on po prostu na pustyni zasadził las, ściągnął skowronki z Hiszpanii, które mu tam pozdychały natychmiast, zbudował... Dawaj, co jeszcze poza skowronkami, bo to jest dobre. Zbudował namioty, które zostały zaprojektowane przez jakieś po prostu nieprawdopodobnych designerów we Francji, ściągnięte stamtąd, budowane w ogóle pod Paryżem. Czyli mówimy o setkach milionów dolarów. Totalnie, zbudował lotnisko specjalnie na tę uroczystość. To było po prostu coś nieprawdopodobnego. Dziennikarze, których ściągnął z całego świata na tę imprezę. Siedzieli, ja zresztą czytałem takie wspomnienia jednego z reporterów, który mówił, że siedział na tej trybunie i czekał na lądujące się samoloty. I te samoloty lądowały, a wszystkim dziennikarzom, którzy totalnie sceptycznie czekali na po prostu totalną porażkę szacha, wszystkim opadały szczęki, jeden po drugim, ponieważ to, czego dokonał niesamowitego wtedy, to, że mówimy tutaj o kraju, wiesz, w Chinach rządzi Mao, nie? Mamy po prostu silne kraje komunistyczne, walczące, zimna wojna, walczące z Zachodem i nagle po prostu, wiesz, Iwanka Tito mieszka w namiocie obok królowej Margaret, nie?
I po prostu widzą no, się... Ale Małgorzata miała takie usposobienie rock'n'rollowe. No tak, ale masz, wiesz, jakby sytuację, w której... niesamowite. No, to jest niesamowite. Po prostu najwięksi przywódcy świata, który się na co dzień zwalcza. Z namiotem tylko Kaddafi zawsze kojarzy. No to tutaj tak. Masz tak. I to, po prostu i to, te same namioty, to w ogóle to wyposażenie, to, że każdy namiot miał wyhaftowaną podobiznę przywódcy kraju. W ogóle coś niewiarygodnego. Tylko problem polegał na tym, że on popełnił gigantyczny błąd, bo i to jest to, o czym mówiłem, ta jego fascynacja Francją, że on nie zatrudnił ani jednego Irańczyka poza ochroniarzami przy tym. Armię musiał mieć irańską, natomiast Irańczycy w ogóle na tych uroczystościach nie skorzystali poza tym, że je sfinansowali w podatkach. To był początek jego końca, tak naprawdę. I to był początek jego końca, ponieważ trudno, żeby jego gigantyczna opozycja nie urosła w siłę po czymś takim. No bo każda... Chomeini opozycja, tylko na to czeka. Dokładnie tak, opozycja każda by wykorzystała to. Chomeini w ogóle to przyjechał trochę na gotowe, bo on dobrze zbudował... No to będę z Francji, zdaje tak, się, tak? Tak, tak, tak. Której bardzo nie lubił. Bardzo czekał na to i to jeszcze w ogóle w samolotem Air France wyczarterowany. To jest... Ale sobie jaja z ludzi robią. Nie, no to po prostu coś nieprawdopodobnego. To w ogóle każda z tych rzeczy to jest po prostu jakaś taki absurd, który tak. W ogóle, wiesz, zastanawiasz się dwa razy. Czy to się naprawdę ogóle, dzieje? Tak, tu nie ma pomyłki, nie? Więc to była nieprawdopodobna impreza. On nawet nakręcił hollywoodzki film, który narrował mu Orson Welles. Każde zdanie o tej imprezie, starałem się oddać ją jak najwierniej, to jest po prostu hit. No dobrze, kochany. Aż się boję teraz o tym powiedzieć, zacytować pewien fragment. No ale to jest chyba ta chwila. Być może, żeby wytłumaczyć, dlaczego padają takie słowa, bo potwierdzić się, albo no przynajmniej spróbować zrozumieć, bo ja zawsze próbuję zrozumieć inny świat, inne kultury, a nie przekreślać je. Nawet jeśli radykalnie się z nimi nie zgadzam. Wszechmocny Bóg dał światu wiele form zwierząt. Jedno z nich zostało stworzone do transportu, zwierząt czworonożnych, takich jak konie i wielbłądy ludzie używają do podróżowania. Bóg stworzył też zwierzęta, które mają żywić ludzi, owce i krowy. I stworzył Bóg dodatkowy typ zwierzęcia, kobietę. Bóg stworzył je na użytek mężczyzn, ale dał im postać ludzi, by się ich nie bali. Kobiety są dokładnie jak krowy, owce, konie czy muły. Sadek al-Shirazi, muła w świętym mieście Kum w Iranie. Te słowa padają, te słowa padły. Jeśli one padają i ktoś bezrefleksyjnie ich słucha, wraca do domu, to taki Irańczyk, taki Pers prowadza je w życie bezmyślnie, czy traktuje je to jako pewną wypowiedź po prostu mu, która jest dla niego niespecjalnie znacząca? Muła Sidaki jest przywódcą duchowym bez władzy. To znaczy to jest taki... Nad duszami też nie ma władzy? Nad duszami ma. I to ale jest o duszę pytam. Właśnie... Jestem przekonany, że 100% osób, które go słuchały, bo to przemówienie nawet można znaleźć w internecie, w oryginale. Jest nagranie z tego przemówienia. Jestem przekonany, że 100% osób, które to go słuchały, wprowadziły to w życie. W sensie oni absolutnie, ci mężczyźni, bo to też 100% mężczyźni, absolutnie w to wierzą, że mają po prostu w domu trzodę, która tylko po to, żeby nie była nieprzyjemna, jak trzoda chlewna, przyjmuje postać kobiet. Ja celowo od tych słów zacząłem książkę Piekło kobiety Iranu, bo no, te słowa też wstrząsają. To jest coś tak nieprawdopodobnie aroganckiego, że... Ładne słowo, dziękuję ci za to słowo, arogancja. Jest w tym też agresja, jest w tym też pogarda. No właśnie... Jest pogarda, nawet chyba więcej pogarda. Tak, właśnie arogancja wydaje mi się, że nie jest wystarczająca. I chyba nie, ja do tej pory nie znajduję słowa, które mogłoby być... Dobrze, ale tacy ludzie się zdarzają, tego typu... Jest ich niestety nieprawdopodobnie... Myśliciele się zdarzają, mułowie. Natomiast bardziej martwią mnie właśnie ci Irańczycy, przecież ci Persowie, ten wspaniały naród. I teraz ci mężczyźni wracają do domu. Jakie jest twoje w ogóle generalnie wrażenie, jeżeli chodzi o Iran? Bo ja podróżowałem po Iranie. Przeżyłem tam święto Aszura, wchodziłem na Damamand, najwyższy wulkan Azji w Iranie, spędziłem trochę czasu w Teheranie. Nie znam dobrze Iranu, ale troszkę go liznąłem. Tak gościnnych, serdecznych, dobrych, ciekawych świata, wykształconych ludzi w Teheranie, którzy zaczepiali mnie na ulicy i fenomenalnym angielskim pytali, skąd jesteś, po co, o, dlaczego, byłeś na Damavandzie. To też otwierało mi wiele drzwi do domostw i szacunek się wtedy pojawiał. I ci ludzie, których ja spotkałem, mam wrażenie, nie wprowadzali w życie tych test. Natomiast do kogo to trafia? Kto
kto słucha takiego mułu? Wydaje mi się, że w każdym narodzie są po prostu w większym albo mniejszym stopniu ludzie, którzy faktycznie wydaje im się, że postępują dobrze, będąc konserwatystami i tradycjonalistami. Więc ja mam bardzo duży zarzut w ogóle do konserwatystów o to, że w ten sposób promują słowo konserwatyzmu. Bo ja nie widzę niczego złego w konserwatyzmie, pod warunkiem, że nie jest w ten sposób wykorzystywany, a coraz częściej niestety tak jest. I zauważam to w bardzo, bardzo wielu krajach. Natomiast ja bym dorzucił do twoich doświadczeń moje. Ja byłem na najlepszych imprezach z muzyką elektroniczną, elektro właśnie w Teheranie. Poznałem ludzi, którzy absolutnie, kompletnie nie różnią się od Europejczyków. Ja też. Totalnie. To w ogóle, tam nawet nie ma poczucia, nie miałem poczucia, że my jesteśmy w ogóle z jakichś innych krajów, dorastaliśmy w innych kulturach. Ja wręcz miałem takie poczucie, że czasami powinienem ewidentnie jeszcze popracować nad sobą, żeby móc dorównać niewielu moim rozmówcom. Absolutnie. Jeśli chodzi o świadomość świata, światopogląd, znajomość geografii, historii. Dokładnie tak. I to jest naprawdę, to są niesamowici. Irańczycy w ogóle, moim zdaniem, też górują w dużej mierze nad wieloma innymi narodami, które w tym regionie, które są na przykład leniwe, tak jak Emiratczycy. Oni mają wszystko, tak samo Katarczycy dostają wszystko i oni są bardzo nieambitni, w związku z czym też gorzej wykształceni. Natomiast Irańczycy mają cały czas potrzebę udowadniania sobie i światu. Bo oni mają poczucie, że są wyjątkowym narodem. Persowie, nie? Mają? Wiesz co, mi się wydaje, że nie. Nie, tak? Ja nie mam takiego poczucia. Wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia udowadniania. Trochę porównałbym na przykład z kolei to do takiej dobrej cechy Polaków, którzy jak wyjeżdżają za granicę, to promują siebie jak właśnie pracowici. Bo jesteśmy pracowici. Bo jesteśmy bardzo pracowici, naprawdę. Absolutnie. Mamy świetne, naprawdę o nas się mówi bardzo, bardzo dobrze, bo my chcemy coś udowodnić. Przez wiele lat potrzebowaliśmy udowadniać. Czuliśmy, że nie czuliśmy się lepsi, ale czuliśmy, że więcej nam się należy niż to, co dostajemy, prawda? Za czasów komuny, czy tego siermiężnego kapitalizmu lat 90. I udowadniliśmy to i zbudowaliśmy to. I Irańczycy dokładnie tak samo działają. Sam fakt, że wiesz, 65% kobiet jest wyżej wykształcona, to jest też ich walka o to, że wiedząc, że pod reżimem fundamentalistów i tak to wykształcenie nie da im świetnej pracy, możliwości awansu, ale przynajmniej one same dla siebie są w stanie zbudować jakąś wartość swoją dzięki tej edukacji. I to jest naprawdę niesamowite, ale ja nie mam poczucia, żeby oni się czuli lepsi. Nawet nie miałem na myśli tego, że czują się lepsi, bardziej miałem na myśli to, że nie czują się gorsi. Tak. To samo odczułem w Etiopii, wiesz, na przykład, bo w wielu krajach afrykańskich, gdzie był kolonializm, jest żal do białego człowieka. Tak. A w Etiopii nie było kolonializmu, w związku z tym tam Etiopczyk patrzy ci w oczy i mówi, to ja jestem potomkiem Saby i Salomona. Mm-hmm. To u mnie Zarka Przymierza i Lalibela. No tak. Ja widzę, że jesteśmy partnerami albo czuję się zdecydowanie... Co zresztą bardzo, jako turyście, podróżnikowi, bardzo to odpowiadało, bo ja nie czuję się dobrze podróżując jako ten pan, absolutnie. Któremu się zazdrości, którego się nienawidzi, którego chce się, nie wiem, oszukać, do którego ma się żal. Tak, to nie, ja nic tego nie lubię, absolutnie. Ja w Etiopii tego nie czułem. I nie czułem tego w Iranie. To chciałem jakby zdecydowanie, to na pewno się tutaj zgadzam. Natomiast wiesz, jakby w każdym narodzie jest tak, że są dwie strony i wśród Irańczyków jest niestety sporo ludzi, którzy kiepsko pojmują tradycję i konserwatyzm. I to, co się w tej chwili dzieje tam na ulicach, to jest to, co my sobie nie zdajemy za dużo z tego sprawy, ponieważ media bardzo mocno omijają ten temat. Ja mam też bardzo duży żal do polskich mediów. Nie mówię, że powinniśmy przestać mówić o Ukrainie, broń Boże, bo jesteśmy w to zaangażowani i powinniśmy. Natomiast tak mało mówić o Iranie, to jest moim zdaniem bardzo duży wyrzut sumienia. A to nie jest grzech wszystkich właściwie krajów i w większości mediów w Europie i w tak zwanym zachodnim świecie? Trochę mniej jednak mimo wszystko. Tak? Francja i Wielka Brytania częściej sięgają po ten temat, aczkolwiek generalnie jest to temat z jakichś powodów omijany. Nie mogę tego zrozumieć głównie dlatego, że w Iranie giną regularnie i cały czas bardzo młodzi ludzie, często dzieci. Ludzie, którzy nie dożyli swojego dorosłego życia, 18 roku życia. Wiesz co, można... żeby namówić kogoś do tego, żeby dostrzegł ten Iran, to przypomnijmy, że sam Teheran jest cudownie
zadbany cmentarz, na którym leżą żołnierze z armii generała Andersa. Którym cmentarz, którym zajmują się Irańczycy, a nie Polacy. Dokładnie. Więc to jest kraj, który jest bardzo bliski, bardzo sympatyzujący Polsce. Tak, przez lata. Ja trochę się, trochę zostałem wywołany do odpowiedzi przez moich czytelników. Trochę też dlatego, że byłem, zanim jeszcze zabrałem się za ten temat, w programie o Iranie i jakoś tak wszyscy od razu napisali, że panie Marcinie, trzeba się tym zająć. Jak się zająłem, to teraz po prostu nie mogę przestać i nie mogę się nadziwić temu, że my po prostu tak totalnie omijamy ten temat, dlatego będę o tym krzyczał. To zadziwiające w tym momencie. A to nie jest też troszkę przez zachodnią propagandę? My jesteśmy jednak pod wpływami propagandy amerykańskiej, anglosaskiej, zachodniej Europy i Unii Europejskiej. Iran jest ewidentnym wrogiem, tak? Największym wrogiem. To bezrefleksyjnie tylko, się w ogóle że właśnie, mówi. Wiesz, jakby to się... To by mi się też nie zgadzało o tyle, że przecież doskonałym sposobem na to, żeby dopiec władzy Iranu, byłoby wsparcie ludzi, którzy są jej przeciwni, prawda? To prawda. Tylko, że problem w Iranie polega też na tym, że władze Iranu bardzo sprytnie nie wyprowadzają przeciwko ludziom armii, tylko oddziały Basiji, czyli takie oddziały obrony terytorialnej. Czyli to trochę jakby nie oni? Tak naprawdę władze Iranu wyprowadziły po prostu obywateli przeciwko obywatelom. 12 milionów oddziałów Basiji, czyli takich oddziałów wojsk terytorialnych, trochę ochotniczych. Ilu mieszkańców liczy więcej Iran? A tu mnie zastrzeliłeś. Ale to są 80 milionów. 80, prawdopodobnie tak, mniej więcej tak. Tyle, czyli mówimy tutaj o 15% tak. Mniej więcej społeczeństwa. Dokładnie tak. I teraz ci ludzie, którzy są z reguły dorośli, strzelają... Zawsze mężczyźni? Tak, to jakby broń dostają mężczyźni. Okej. I oni strzelają do młodych ludzi, bo to młodzi ludzie protestują. Ja jestem w kontakcie nie tylko z moją bohaterką, ale też z kilkoma artystami irańskimi. Wszyscy czekają na wyroki, bo uczestniczyli w protestach, a władza już w tym momencie nie bardzo ma gdzie ich upychać w więzieniach, więc aresztuje i wypuszcza. Oni i tak nie mogą się nigdzie ruszyć. I oni cały czas mówią, że po prostu oni już nie mają absolutnie nic do stracenia. Oni już nie przestaną. Dlatego też napisałem na okładce tej książki, że oni nie przestaną, że oni już po prostu najzwyczajniej w świecie... Już nie mogą się wycofać. Nie mogą się wycofać, nawet jeśli mają zginąć, to wolą tak, niż żyć w reżimie. Wykształcony naród, naród wielokrotnie dotknięty naprawdę ciężko, jednak ta rola kobiet zmienia się. Chyba nawet nie dzięki szachowi, bo on niby był taki nowoczesny, on niby był taki pro kobiecy, ale tak naprawdę chyba prowadziła te wszystkie zmiany, prowadziła jego małżonka. I to chyba dzięki niej w dużej mierze poprawiała się sytuacja kobiet. Chociaż jest taki, kochani, wywiad z swoją kochaną Orianą Falaci. Orianą Falaci, dokładnie. Uwielbiam. Chciałem tutaj właśnie protestować. No wiesz, no to on takie, nawet gdzieś zapisałem to zdanie, ani Michał Anioł, ani Bach nie byli kobietami. Mm-hmm. Nawet żaden znany kucharz. To był mizogin i szowinista. On po prostu świetnie wykorzystywał te wszystkie nastroje. Mm-hmm. To jest tak, że no oczywiście jestem przekonany, że kobiety, z którymi wiązał życie, bardzo kochał, bo to jest w bardzo wielu zapisach. Natomiast to nie przeszkadzało mu być dosyć sceptycznym co do... Ale poprawiała się sytuacja kobiet za jego rządów, tak? Absolutnie się poprawiała, ale to się po prostu opłacało politycznie. No, ale to się działo, tak? To się działo, absolutnie. Na czym polegało to zwiększenie praw? Czy nie mogły zrzucić chusty? Wszystkie mogły edukować się. Do dzisiaj mogły, się jeśli chodzi o chusty, to on zrobił krok wstecz, ponieważ jego ojciec zakazał noszenia hidżabów. Okej. A on wprowadził prawo, które pozwalało na decyzję kobiet. Czyli te hidżaby pojawiły się? Pojawiły się u kobiet, które chciały. Natomiast absolutnie jakby rząd się nie wtrącał w ubiory. Był taki moment czasów rządów jego ojca, który grał na nosie właśnie duchowną. On ich nienawidził absolutnie. Do tego stopnia, że nakazał ubierać się po zachodniemu również duchownym i nakazał im nosić kapelusze specjalnie, żeby nie, i nie zdejmować ich podczas modlitwy, specjalnie, żeby nie mogli bić pokłonów. A nie kazał siedzieć też? On był, tak, krzesła w meczecie wstawił. Tam po prostu on, to ewidentnie to były takie prawa bez sensu zupełnie. Tylko po to, żeby upokorzyć, dokuczyć, dopiec. Dokładnie. To już na przykład, ja jakby nie stojąc tutaj w obronie religii, uznaję absolutnie to za czystą złośliwość. Jest to po prostu były prawa, które
było niepotrzebne, ale robił to specjalnie. Natomiast jego syn zrzucił wszystkie tego typu rzeczy. On się próbował w ogóle dogadać z duchownymi. On jeździł na hadż do Mekki. On próbował pokazywać się jako dobry muzułmanin. No oni go odżegnywali od czci i wiary, tak czy inaczej. Ale kobiety uwielbiały szacha? Tak. Uwielbiały, tak? On był... Czy Iranki dostrzegały zmiany na lepsze? Czy jakby... Absolutnie, to jest trochę taka sytuacja, która przypomina, może nie czasy obecnej monarchii w Wielkiej Brytanii, ale czasy Karola i Diany, gdzie po prostu farze Dibie wszyscy byli zakochani. Kobiety chciały być farą Dibą, po prostu. Myślę, że taką sławę na Bliskim Wschodzie ma tylko chyba księżna Rania z Jordanii. To jest kobieta. Tak, dokładnie. I to jest. I ostatnio ją widziałem na ślubie jej córki, gdzieś tam mimignęła i po prostu nie mogę uwierzyć, że ona jest wampirem. To jest po prostu, ona wygląda tak samo. Może jest. Natomiast Farabiba... Siedzi w Petrze po nocach. Dokładnie. Albo w Morzu Martwym. Tak. Bardzo możliwe. Natomiast no, Farabiba była właśnie, należała do tej elity kobiet, monarchin, które działały bardzo mocno wyobraźnie. No miała przystojnego męża, szacha, który dodatkowo jeszcze, nie wchodząc w szczegóły, dbał o kobiety, dał im prawa. Jest mnóstwo Irańczyków, którzy pamiętają do dzisiaj, że ich dziadowie zostali uwłaszczeni przez niego. Wszystkie rzeczy naprawdę budowały mu bardzo dużą legendę. No to co się stało? Dlaczego Chomeini wsiadł w samolot linii Air France, wylądował i witały go miliony Irańczyków nienawidzących szacha? No każda władza niestety się dewaluuje i... Może pomylę nazwę. Może to chodzi o Suwak? Sawak? Dobrze mówię? Sawak, tak. Sawak? No. Może to z tego powodu? Tajna policja. Tak, no to jest... Ale myślę, że to jest wynik trochę tego, że on po prostu zaczął... Zdemoralizowała go władza ewidentnie. I zaczął po prostu... Każda władza demoralizuje. Dokładnie. I to widać naprawdę... Na każdym szczeblu. Ten cały proces, to się zgadza absolutnie. I w pewnym momencie zaczął mieć po prostu psychozę. Wiedział, że... Był przekonany, że ludzie po prostu mu zagrażają, że ci sami obywatele, których uwłaszczał, których... Ja bym o Stalinie opowiadał. No trochę tak. No to jest taki moment... Hitlerze, dyktatorzy tak mają. Od człowieka, który naprawdę można było go za bardzo wiele chwalić, nagle po prostu ostatnia dekada jego rządów to jest po prostu... Ale dyktatura. Praw kobiet nie zmieniał. Praw kobiet nie zmieniał, natomiast te same kobiety, które miały prawo do tego, żeby się ubierać jak chcą, lądowały w więzieniu Ewin za to, że powiedziały, że sprzeciwiają się władzy szacha w tym albo w innym aspekcie. Szacha nie można było krytykować. Faktem jest, że takie dane najbardziej, z jednej strony wiarygodne, ale z drugiej strony takie największa liczba, jaką znalazłam, jeśli chodzi o represjonowanych przez szacha, to było 4000. To jest coś, co w ciągu jednego dnia zdołał pobić reżim po przejęciu władzy przez Khomeiniego. Khomeiniego? Tak. A nie Khomeiniego? Khomeini. Okej, nie, bo to się całe życie uczy. Czyli rozumiem, że to jednego dnia Khomeini. Chcesz powiedzieć, że znacznie bardziej okrutny jest reżim Ajatollaha. Ponieważ oni mieli ten problem, że oni przejęli władzę niby po wyborach uczciwych. One były mocno zmanipulowane, ale uznajmy, że to były jeszcze jakieś takie demokratyczne próby przejęcia władzy, ponieważ oni walczyli z komunistami. Komuniści byli bardzo mocni, bardzo silni. Bardzo wielu Irańczyków było jakby owładniętych ideą socjalizmu po monarsze, który wydawał pieniądze państwowe na zbytki. Zresztą to jest trochę tak Rosja z czasów cara i bolszewików. To się wszędzie powtarza, nie zależy od kultury i religii. Znowu mamy koło. Ten sam mechanizm, po prostu człowiek taki jest. Dokładnie tak. Więc jakby znowu możemy to przełożyć. No i komuniści przegrali sremotnie, więc fundamentaliści zaczęli ich wybijać w pień, bo komuniści inspirowani cały czas przez Związek Radziecki, który cały czas miał nadzieję na to, że jednak Iran wejdzie w jego strefę wpływu, bo zawsze byli nimi zainteresowani, przecież tam jest ocean ropy pod powierzchnią. Cały czas to inspirowali, ale przegrali. Chwilę później Irak, który miał ochotę przejąć schedę po Iranie, tego państwa wiodącego na Bliskim Wschodzie, wypowiedział im wojnę, która zrujnowała absolutnie kraj. Wiesz. Jeden i drugi. Dokładnie. No, racja, absolutnie. Te okrucieństwa, które się dokonują zawsze w przypadkach wojny, ale też to, co Iran robił społeczeństwu. Tam jest taka historia w książce, która mnie potężnie wstrząsnęła. To jest historia matki mojej bohaterki, która miała przyjaciela z dzieciństwa, Bijana,
który w pewnym momencie przyszedł do domu, coś się z nim działo, był nastolatkiem, coś się z nim działo ewidentnie, ktoś miał jakiś na niego wpływ, w pewnym momencie powiedział, że przyniósł taki plastikowy kluczyk do domu i powiedział, że on idzie na wojnę, a ten kluczyk otworzy mu bramę do raju. Oni rozdawali takie kluczyki. Tak, reżim irański podobno rozdał miliony takich kluczyków dzieciakom. I to działało. I działało. Oni w to wierzyli. Tak, tak. I to jest przerażające, bo to jest po prostu poziom propagandy, który jest już nieogarnialny w ogóle w żaden sposób rozsądnym umysłem. Khomeini przejmuje władzę, szach emigruje, umiera rok później na chyba raka, tak? No to jest cały czas niezdecydowane. Umiera. Miał na pewno raka, natomiast możliwe, że umarł w inny sposób. Zresztą to zdjęcie na lotnisku jest przejmujące. To tak. Szach wygląda na złamanego i ona piękna, posągowa, tak, a on już jakby strzem człowieka. No ale nieważne, szacha nie ma, jest Khomeini. Zmienia się sytuacja kobiet radykalnie, czy próbowali na początku w białych rękawiczkach jak talibowie? Absolutnie radykalnie. Radykalnie. Znaczy to jest tak, że nie z dnia na dzień po wyjeździe szacha, natomiast z dnia na dzień po wyborach, kiedy tylko przejęli oficjalnie władzę. Zmienia się sytuacja kobiet. I to już jest konstans do dzisiaj, czy tam były takie momenty? Ja pamiętam, był taki, nie wiem czy nie przesadzam, Khamenei, nie pamiętam nazwiska. Khamenei teraz rządzi. To przed nim, taki powiedzmy troszeczkę to bardziej... Khomeini, było ich dwóch tylko. Okej. Okay, to... Ale mówisz, bo jest jeszcze, są jeszcze prezydenci. No chyba chodzi mi o prezydenta, który był taki bardziej, powiedzmy, światły, proświatowy, prodemokratyczny. Nie było tak. Bo mieliśmy tego Ahmadinejada, którego najbardziej W specyficznym garniturze, tak. Skromny człowiek. Skromny człowiek, aczkolwiek absolutny wariat. Wiesz, no tam jest trochę taki problem, że my mamy jakieś tam symptomy poprawy czasami gdzieś tam na którymś momencie, w którymś momencie, ale czy aby na pewno, nie wiem, zwiększenie wieku dziewczynek, które mogą wyjść za mąż z 9 do 13 jest tą poprawą, to wiesz, jakby trudno mieć... Odpowiedź brzmi nie. Nie, dokładnie tak. Tak samo jest, wiesz, jakby na przykład oni zakazali, Khomeini zakazał absolutnie antykoncepcji, kompletnie, łącznie z prezerwatywami, wszystko zniknęło. Bardzo szybko okazało się, że nie są w stanie sobie poradzić z taką liczbą ludności i znowu to wprowadzili, tylko że ludźmi już nie byli się w stanie zająć tymi, którzy się urodzili, co spowodowało gigantyczną biedę. Do tego wszystkiego oczywiście sankcje, które ich trawią nieprawdopodobnie. Iran jest takim przykładem tego, że z sankcjami trzeba bardzo uważać, bo potrafią po prostu wyniszczyć kompletnie naród. I radykalizować naród. Tak, tak. Aczkolwiek też jest stąd trochę tak, 12-milionowa armia Rashidów. No właśnie, Basiji. Basiji, przepraszam. Tak. Mamy taką sytuację, gdzie wiesz, jakby jedna strona się bardziej radykalizuje, druga strona bardziej chce się z tego wyrwać. To jest bardzo trudno zbalansować, gdyby to Ale się nie balansuje, bo trwa to dziesiątki, setki lat i trwa, i trwa, tak, i trwa. Gdyby to był jedyny problem świata, to pewnie byśmy to rozwiązali. Natomiast niestety to, od czego zaczęliśmy, że bardzo bolesne jest to, że nie jest jedynym i jest naprawdę nisko na liście priorytetów świata. Kochany, Zina Amini, Kurdyjka. No w ogóle Kurdystan to jest temat na kolejny, osobny podcast. 30 chyba milionowy naród bez swojego kraju. Chyba największy naród świata bez własnej państwowości. Zina Amini jest dziewczyną, która zginęła z rąk policji moralnościowej. Nie pierwsza. Pierwsza, która przelała czele goryczy, bo tak jak mówisz, właśnie to z reguły jest o śmierci. Tych śmierci było mnóstwo młodych ludzi zginęło, mnóstwo ludzi, młodych ludzi niesprawiedliwie zostało powieszonych, skazanych na śmierć, ale ona była tą osobą, której śmierć nieprawdopodobna, bo to jest w ogóle niewyobrażalne, że dziewczyna jest aresztowana przez oddziały milicji moralnościowej, przewożona na komisariat i na tym komisariacie traci przytomność i umiera w ciągu kolejnych kilku dni. Marcin, przepraszam, mogę być cyniczny? Tak. Myślę, że takich historii było mnóstwo w Iranie. Mnóstwo, absolutnie. Dlaczego ta historia akurat wywołała takie poruszenie? Nie mam pojęcia, po prostu myślę, że to jest kwestia tego, że ci się ulało. Wiesz, jakby nie jestem, bo ona nie jest w żaden sposób, nie była w żaden sposób wpływową osobą. Mm-hmm. Po niej umarło mnóstwo, zginęło w wyniku protestów mnóstwo innych, dużo bardziej wpływowych młodych ludzi. Hadis Najafi, która jest bardzo znaną TikTokerką, prześliczna dziewczyna, która naprawdę, wiesz, jakby prowadziła sobie TikToka, jak to wiele innych dziewczyn na świecie. Tańczyła w nim, pokazywała się w różnych stylizacjach i zostaje zamordowana za to, że
nie ma hijabu na głowie. I to jest, i moglibyśmy naprawdę mnożyć Kilian, który 9-latek, który zostaje zamordowany na oczach swoich rodziców, a chwilę później i rodzice. Tych okrucieństw jest, mnóstwo. Tak, tych okrucieństw jest mnóstwo. Mówimy o kolejnych młodych, przeważnie młodych ludziach. Czy Iran też jest społeczeństwem młodych ludzi? Tak. Mówimy o kolejnych protestach, o kolejnych mordach, a jednocześnie twierdzisz, a to głównie przecież, to znaczy nie dziewczynki głównie, nie kobiety głównie protestują, czy kobiety głównie wspierane przez i twierdzisz, że im się uda. Skąd u ciebie ten optymizm? Bo ja go nie podzielam. Znaczy ja nie wiem, wiesz co, to jest... Wydaje mi się, że to znalazłem taką informację w twojej książce. To jest tak, że ja wierzę w to, że im się uda, natomiast wiem, że nie odpuszczą. To jest... Że nie odpuszczą, takiego użyłeś sformułowania. Tak. Ja wiem, że nie odpuszczą, że to się po prostu już nie skończy, że oni ich wymordują, albo się coś zmieni. Obawiam się, niestety, ja też nie jestem optymistą w tej kwestii, dlatego, że świat się nimi nie interesuje. Od tego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Dokładnie. Mhm. A mamy przykłady idealne na to, że zainteresowanie świata potrafi uratować życie w Iranie, więc to jest... No tak, ale gdyby nie zainteresowanie świata, prawdopodobnie Ukraina już dawno by upadła. Absolutnie. Pod wojskami Putina, więc to jest jakby oczywiste. Tak. No ale o tym dlatego mówiliśmy musimy, dlatego musimy też walczyć o to, bo ja rozumiem... Żeby o tym mówić, tak, mówić i tak. Mówić. Bo ludzie są naprawdę, ja wiem, że są zmęczeni tym wszystkim. Zmęczeni są Ukrainą, bo ileż można rozmawiać o wojnie? Nie powinien się przestawać, ale można być tym zmęczonym po prostu po ludzku i uczciwie. Blue Girl, historia dziewczyny, która chciała kibicować, historia dziewczyny, która chciała, po prostu jak każda dziewczyna na świecie, moja krześnica mojej żony jest fanką Manchester United, Laura, chodzi na wszystkie mecze z tatą, z szalikiem, niedawno Ronaldo, teraz już zmieniła na Rashforda, no ale to chyba normalne, a jak się okazuje w Iranie nie. Wiesz, jesteśmy na Grachowie. Tutaj rządzi Legia. Tu rządzi Legia, myślę, ale może lubią Manchester United, nie? Bardzo możliwe, natomiast myślę, że wśród legionistów jest dużo legionistek i dziewczyny nie mają problemu z tym, żeby kupić bilety na mecz. No ale rządzący w Iranie mają problem, bo to przecież może je kusić, tak? Absolutnie tak. No to jest nieprawdopodobne, że można wpaść na taki pomysł, że kobiety mogłyby interesować się piłką nożną ze względu na jakiś seksualnych podniet. Ale myślisz, że to naprawdę o to chodzi? Ja wiesz co, nauczyłem się dzisiaj czegoś od ciebie, dwie godziny naszej prawie rozmowy, że to tak naprawdę nie chodzi o to, że one będą podniecone, to chodzi o to, żeby im zakazać, żeby je upokorzyć, żeby je sprowadzić do roli tej, którą zapisał, do tych słów, które wypowiedział muła. Absolutnie tak. Absolutnie tak, bo one mają być tym zwierzęciem domowym, tylko problem polega na tym, że ci ludzie są tak totalnie odklejeni, wiesz, jakby to są tak daleko dwa pokolenia. Ja staram się, bo to nie chcę, żeby to było ageistowskie, bo ja uważam, że akurat w naszym kraju jest mnóstwo bardzo światłych, starszych ludzi, czasami dużo bardziej światłych niż młodzi. Natomiast, więc wiek tutaj nie ma znaczenia, ale tutaj akurat tak jest, że są po prostu starzy, odklejeni od rzeczywistości ludzie, którym faktycznie po prostu wszystko kojarzy się z seksem. I oni uważają, że oni po prostu robią to dla ochrony moralności jakiejś po prostu przedziwnej. Uporządkujmy to. Ta Blue Girl chciała chodzić na mecze swojej ukochanej drużyny. Dziewczyna. Tak. Blue Girl, bo założyła perukę. No może opowiedz tę historię. Peruki, zakładanie niebieskich peruk na mecze tej drużyny akurat jest normalne, bo mężczyźni je zakładają, bo to jest po prostu kolor tej drużyny. Poszła, chciała się wkręcić w rozpoznaną jako dziewczynę, pakowano do aresztu i miała proces. Ten proces pół roku później przegrała. W zasadzie wiedziała już, że go przegra, bo w międzyczasie, zaraz po rozprawie, jeszcze przed ogłoszeniem wyroku, wyszła z sądu, oblała się benzyną i podpaliła. Nie przeżyła tego aktu. No i stała się takim symbolem walki o to, żeby kobiety mogły, bo nie była jedyną Iranką. Piłka nożna jest wielką namiętnością w ogóle Irańczyków. Więc trafiła do, jakby stała się symbolem tej walki. I faktycznie ta walka została w pewnym sensie wygrana połowicznie, ponieważ po naciskach FIFA okazało się, że kobiety dostaną 500 miejsc na stadionie Azadi w Teheranie. Ten stadion jest w stanie pomieścić 100 tysięcy osób, one dostały 500. Specjalnie skumulowano, ściśnięto je w tak małym miejscu, że nie było szans na to, żeby te 500 osób się tam zmieściło, żeby je zniechęcić po prostu. Ale FIFA patrzyła na ręce i poza kilkoma sytuacjami, w których tak po prostu najzwyczajniej w świecie nawet po sprzedanych biletach nie wpuszczano kobiet na niektóre mecze. Tak, w tym meczu chyba 4 tysiące nawet kobiet. Tak, tak. Potem 2 tysiące. Dokładnie. No, tam kombinowali cały czas.
cały czas kombinuję, bo to jest po prostu taki power trip, tak po prostu próbują to, co zresztą powiedziałeś, no próba upokorzenia, no bo oni mogą. Reżim macie trzymać cały czas w strachu. Cały czas masz w niepewności. Wtedy można nad tobą sprawować kontrolę. Absolutnie. Te reguły obowiązują w wielu krajach świata. Po prostu dokładnie, tak ma być. Dokładnie. Jaka jest sytuacja dzisiaj, w tej chwili? Mogą kobiety oglądać mecze? Mogą wchodzić na niektóre mecze. Mogą na mecze drużyny narodowej. To na pewno. A na lokalnych drużyn nie. Bardzo różnie. Okay. Bardzo różnie. Też, kochani, odsyłam was do książki. W książce jest też opisana historia reprezentacji męskiej Iranu. Tak, jeżeli ktoś oglądał mistrzostwa w Katarze, widział, że mecz ze Stanami Zjednoczonymi, wiedział, będzie jednym z ważniejszych na tych mistrzostwach. Oni też w jednym z meczów nie zaśpiewali hymnu. Ponoć aresztowano ich rodziny, nie wiem czy... To jest w ogóle bardzo paralizująca Iran historia, ponieważ oni zostali przed wyjazdem do Kataru przyjęci przez prezydenta Iranu i zostali uznani za zdrajców przez protestujących. Trochę nie mieli wyjścia, musieli się z nim spotkać, ponieważ inaczej by nie wyjechali. A tak się strony radykalizują. Totalnie. I to jest trochę tak, że w tej chwili... Znam, mhm. Niestety. Bardzo mnie to boli, bo trudno znaleźć po prostu nić porozumienia. Tutaj jest... I to ewidentnie oni są po prostu rozgrywani, bo z jednej strony ja wierzę w to, że oni są absolutnie po stronie protestujących, bo oni są też ciemiężeni. Natomiast z drugiej strony, jak słyszy się, że rodziny zostały aresztowane, to śpiewasz hymn na następnym meczu. Kobiety w Iranie nie mogą sądzić, pracować w przemyśle naftowym, straży pożarnej, wojsku. Być agentkami nieruchomości, kurierami. Mhm. Ciekawy wybór zawodów, nie? Niektóre dla mnie zupełnie zrozumiałe. Jestem w stanie sobie wyobrazić, dlaczego nie mogą pracować w wojsku. Nie, właściwie nie mogą. Nie. Ale dlaczego nie mogą być agentkami nieruchomości? Nie. Zastanawiałeś się kiedyś na to? Wydaje mi się, że to jest kwestia... Kontakt z mężczyznami? Taki wymysł, że na pewno coś się może wydarzyć. A ropa naftowa? Może strategiczny przemysł to jest... A jako, że są gorsze, to nie będą potrafiły odpowiedzieć. Zgaduję tutaj. To, okay. Wiesz, jakby naprawdę trudno jest znaleźć logikę, bo ja w żadnym z tych przemysłów nie znajduję za bardzo argumentów, żeby jakkolwiek pracowników segregować płciowo. Okej. Okay. Powiedz mi jeszcze tak, jeszcze przez sekundkę adwokatem diabła się stanę. Czy wszystkie kobiety Iranu myślą podobnie? Nie. Bo to chyba też jest z twojej książki. Gdybyśmy trzymały się razem już dawno, zdusiłybyśmy dyktaturę mężczyzn. Na pewno nie brakuje im odwagi. Ale może solidarności. Absolutnie. W Iranie jest bardzo widoczne to umiłowanie patriarchatu przez kobiety. Te z reguły starszych pokoleń, które uważają, że to jest w ogóle nie tak. Natomiast internet zalewa, zresztą można sobie to nawet w Polsce wyświetlają się takie filmiki z Iranu, dziewczyn, które opowiadają o tym, że to w ogóle bzdury o tym hidżabie, że one sobie chodzą tak, slizują sobie tak, że to w ogóle nic się nie dzieje. Faktem jest, że Iran, zresztą sam widziałeś to na ulicy, czasami spadają im te hijaby z głowy. Albo są zsunięte już na tył tak głowy właściwie. Tak. Dokładnie. Mhm. Właśnie za to została złapana Jina Amini. Natomiast to jest właśnie ta niepewność, o której wspomniałeś, że masz się dać. Ty masz, raz masz zsunięty ten hijab, a za chwileczkę ten hijab zsunięty może spowodować, że obiją ci kobietom głowę. Piekło mogą też stworzyć kobiety. W Iranie. Mam takie przeczucie, że to niestety bardzo często one pilnują tych bram do tych piekieł. No, po prostu widać to w bardzo wielu przykładach, że te kobiety są po prostu... One tego nie wymyśliły, ale one świetnie po prostu się niektóre w tym odnalazły. Stąd trudniej właśnie przy braku tej solidarności ten dyktat męski zakończyć. Tak, bo to też jest trochę taka sytuacja, że wiesz, jakby to jest walka trochę pokoleń też, bo protestują bardzo młodzi ludzie. Mhm. I to jest, wiesz, jakby my mamy takie tendencje do lekceważenia protestów i buntów w młodzieży, prawda? Mhm. To w ogóle jest jakaś taka fanaberia. Oni walczą o naprawdę bardzo ważne rzeczy. Rówieśnicy na całym świecie. Chcą być wolni. Chcą kochać tego, kogo chcą kochać. Słuchać takiej muzyki, jakiej chcą. Rzeczy zupełnie oczywiste. Kochani, powolutku z Marcinem będziemy się rozstawać. Bardzo polecam książkę. Tutaj mam wypisanych jeszcze kilka cytatów z tejże. W więzieniu, o którym wspominałeś, Ewin, pod Teheranem, wstrząsające misje zbudowane przez Szacha. Potem zostali tam wrzuceni też ci, którzy go obalali.
Tam to zdanie, jeśli nie wymienią twojego imienia, dziękuj Bogu, jeśli wymienią, zacznij się do Niego modlić. Jakie to piękne i mądre i wstrząsające zdanie. Historia dziewczynki, która chciała mieć brata, żeby nie musiał nosić czadoru, i wiele, 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 wiele innych w tej książce znajdziecie. My ich wszystkich nie jesteśmy w stanie teraz omówić, bo Marcin tu padnie w kamperze, braknie wentylacji, zadziwiająco ciepło. Miałem wrażenie, że wyłączyłem ogrzewanie, ale może... Słuchaj, wreszcie wiosna, więc... Może to kwestia wiosny. Ostatnia rzecz. Zdecydowanie ostatnia. Hashtag say their names. To jest finał twojej książki. Tak. Mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć, bo może to jest coś mikro, maluśkie. Co my możemy zrobić dobrego dla Persji? Absolutnie. To jest... Często jest tak, że jeszcze o tym piszę, że dostaję pytanie, co mogę zrobić tutaj dla bohaterów moich książek, i z reguły odpowiedź brzmi nic, bo trudno jest pomóc wielu z nich. Natomiast w tej chwili możemy coś zrobić. Udowodniono już wielokrotnie, że osoby, które są skazane na śmierć, czekają na egzekucję, kiedy stają się znane na świecie, zmieniają się im wyroki. Nie zawsze tak się dzieje, zawsze, ale dwa razy niestety się tak nie zdarzyło, natomiast... Znani sportowcy zostali skazani przecież, zapaśnik, tak? I w tej chwili też jest proces byłego piłkarza, takiego Lewandowskiego dawnych czasów. Alidei? Nie pamiętam tej chwili. Taki legendarny to Alidei, tak. Tam 100 bramek strzelił do reprezentacji Iranu. Nie, młodszy. W każdym razie mamy sytuację, w której możemy do dowolnych postów dołączać hashtagi z nazwiskami, imionami i nazwiskami osób skazanych. Zachęcam do wejścia na moje media społecznościowe. Ja tam piszę o tych osobach, podaję hashtagi. Można je też znaleźć w książce, można je znaleźć też w internecie. Dołączajmy je do dowolnych postów. Czyli jeżeli pojawi się hashtag, imię i nazwisko, jest jakaś mikro szansa, że poprzez algorytmy, systemy komputerowe dojdzie to do osób zarządzających w Iranie, i jak reakcji będzie dużo, jest szansa, że zostanie złagodzony wyrok. Dokładnie, z całego świata już mamy takie sytuacje. W przypadku jednego z lekarzy, który został skazany na śmierć, zmieniono mu wyrok na dożywocie. Przynajmniej go nie zabiją. Marcin, pięknie ci dziękuję. Naprawdę długa, mądra i ważna rozmowa. Smutno się troszkę zakończyła, ale tak na marginesie zachęcamy do podróżowania po świecie. Nie rezygnujemy nawet z tych miejsc, gdzie są dyktatury, chociaż są tacy, którzy twierdzą, że nie powinno się tam jeździć i zasilać swoimi pieniędzmi reżimów. Ale pomagamy ludziom. A z drugiej strony pomagamy ludziom lokalnej turystyce, a społeczeństwo Iranu jest chyba najbardziej gościnnym społeczeństwem na świecie. Ja tam przeżyłem historię w autobusie, gdzie 2-3 rodziny prawie się pobiły o to, żeby móc mnie ugościć w swoich domach. To jest bardzo prawdopodobne. Aż zniewalająca serdeczność, aż zawstydzająca. Naprawdę wspaniali ludzie. Piękny kawałek świata. Szkoda, że rządzą w nim tacy, a nie inni ludzie. Dziękuję, Marcinie. Dziękuję bardzo. Z Nowickim po drodze.